Witam was wszystkich. Wyjątkowa konferencja, bo pierwszy raz w karierze rozwaliłem sobie nos na konferencji. Sam czy ktoś pomógł? Grawitacja i siły tarcia. Co? Nie, bo jakiś jestem niezdarny chyba jestem. To o to chodzi. Chciałem zacząć od ustawienia pewnej ramy na potrzeby tej prezentacji. Ja jestem po paru spotkaniach z dyrektorami, prezesami polskich firm outsourcingowych, a oni mówią mi wszyscy to samo. Ostatnie lata sobie działali na podwykonawstwie projektów dla przyjaciół z Zachodu, gdzie brygada remontowo-budowlano-saperska naprawiała po przyjaciołach z Zachodu projekty i sobie wyhodowali seniorów i dobrze sobie żyją na tych stawkach. Natomiast obecnie klienci przychodzą do tych firm outsourcingowych i oczekują usług wyższego rzędu, takich, że przyjdziemy do klienta, zrozumiemy jego problem, zaprojektujemy, rozwiążemy to, zaimplementujemy i weźmiemy odpowiedzialność, to jest ważne, weźmiemy odpowiedzialność za to, co robimy. I ci wszyscy dyrektorzy, prezesi mówią: panie Sławku, jest problem, że tych naszych seniorów to wstyd wysłać do klienta. Więc pewien trend się taki pojawia w Polsce, wchodzimy jakby na drugą pętlę stawek i wynikających z trochę większej odpowiedzialności. Wy tutaj jesteście grupą, nazwijmy to poniekąd trendsetterów, ustawiacie pewne trendy gdzieś tam poprzez swoje wystąpienia, publikacje i tak dalej, więc warto wiedzieć też, jakie trendy gdzieś tam się pojawiają na rynku. I jakby w tej ramie chciałem tutaj umieścić tą całą prezentację, jako technikę uczenia się. Bo to, co biznes jest w stanie zrozumieć, to taką historię, tak? Jeżeli piszemy kodzik przez 2 tygodnie, powiedzmy, jakoś magicznie nie wnikam, dlaczego się nie skomitowaliśmy, to ten sam kodzik, jeżeli wam ukradną laptopa, w ile czasu napiszecie? 2 dni. 2 dni. 2 tygodnie. Nie, tego samego nie napiszemy, napiszemy lepszy. Lepszy i szybciej prawdopodobnie. Dlaczego? Bo, bo za pierwszym razem się uczyliśmy. Być może uczyliśmy się technologii, która była nieznana, a być może uczyliśmy się problemu. Czy nasze życie tak naprawdę polega na uczeniu się, więc zadam wam pytanie, ile czasu, skoro większość waszego czasu poświęcacie na uczenie się, ile czasu poświęcacie na uczenie się tego, jak się lepiej uczyć, a ile czasu poświęcacie na nowy framework do JavaScriptów, Dockera czy nową kryptowalutę na przykład? I zostawię was z tym pytaniem. Generalnie nasza praca chyba na tym głównie polega. Ale ktoś powie: panie, to w ogóle nie w moim projekcie. To zobaczmy, co się dzieje, jeżeli zaniedbamy ten etap uczenia się. Taki typowy projekt informatyczny można podzielić na 3 fazy. W fazie pierwszej metodyka Dajki, just do it. Tak, czyli albo metodyka Łyski, why the hell isn't somebody coding yet, tak, że tak powiem. Więc koko jumbo i do przodu, mówiąc po polsku. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że psycholodzy zbadali, że jeżeli w sali szkoleniowej nie ma dostępu do światła słonecznego, to ludzie po paru godzinach czują się bardzo źle, po paru dniach świrują. Więc bierzemy dofinansowanie na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i na wielkich telewizorach chcemy wyświetlać pozorny ruch słońca. Jaką odpowiednią długość światła tam w LEDach dobierzemy, to doświetli się szynkę, każdy będzie zadowolony. Dobrze. Umówmy się, że nasz zespół nie zna się na astronomii, żaden product owner, product manager, scrum master i cała masa wszystkich darmozjadów też się na tym nie zna, więc musimy zrobić zbieranie wymagań. Bierzemy sobie koszyczek i idziemy do lasu, zbieramy tak jak grzyby, sobie zbieramy wymagania, prawda? Człowiek skrybacz, człowiek dyktafon idzie i spisuje te wymagania. User story, użyję mojego wschodniego akcentu, stosujemy namiętnie, tak? Już zaczęło się głośno o tym mówić, nabrdalik już jakby szambo wybiło, bo rok temu powiedział konfiturze, że kurde, twórca przecież powiedział, że to jest tylko zaproszenie do dyskusji, wstęp do rozmowy. A my uczyliśmy z tego wykonywalne specyfikacje, zmasturbowaliśmy się narzędziami, które nam te user story zamienią na kodzik wykonywalnych specyfikacji. Super fajnie. No i chodzimy sobie po użytkownikach i pytamy, no, jako korpo przodownik pracy chciałby przyjść rano i widzieć słoneczko na dole, w południe miało być na górze i na zachodzie tutaj, tak? Spec by example użyjemy, zrobimy sobie tabelkę z przykładami, że w zimie to troszkę niżej, w lecie troszkę wyżej to słońce i tak dalej, nie? Mamy zrobioną analizę, następnie zapadamy na analizę techniczną, czy układamy sobie wszystkie tam cały stos technologiczny, czy onistyczny danie szczęścia wokół chochoła, zahipnotyzowani, jest dokeryzacja, jest Lambda, jest Amazon, jest wszystko tam, zanim ściągnął się dependencje do frameworka w JavaScriptie, już jest nieaktualny, trzeba od nowa ściągać i robimy. No i kodzik, który nam z tego wyjdzie, jak w mordę strzelił, widać, że słońce krąży wokół Ziemi, tak, z tych naszych historyjek.
Mamy obiektowo-funkcyjno-monoidalne modele, które tym bardziej nas utwierdzają w tym przekonaniu. Mamy solidy, wszystkie wzorce, które nas tym bardziej w tym utwierdzają. Mamy 200% pokrycia kodu testami przez każdą warstwę, to się multiplikuje, więc no widać, że ten model jest dobry, tak? Pytanie, czy to jest zły model, że Słońce krąży wokół Ziemi? Czy to jest zły model? Bardzo dobry model. O, właśnie. Więc to jest... Bazinga! Nabrałeś się. To jest bardzo dobry model. Robi pieniądze, działa. Duża część ludzi wierzy, że Ziemia jest płaska i Słońce krąży wokół niej. 2 miliardy ludzi w to wierzy, więc wzbogaca nas kulturowo ten model. Bierzemy dofinansowanie na wzbogacanie kulturowe też. I wszystko jest okej. To jest dobry model. Bardzo dobry model. Problem się pojawia w drugim akcie. W każdej firmie, która ma dział sprzedaży, jest jakiś piękny Grzegorz z działu sprzedaży, prawda? I on był gdzieś tam na branchu biznesowym i usłyszał kątem ucha, że jakaś firma robi rakietę, która ma lecieć w kierunku Słońca z sondą, która będzie mierzyć plamy na Słońcu, które wpływają na klimat. I piękny Grzesio zagadał, że my mamy dużo doświadczenia w Słońcach i w planetach i w tych rzeczach. W ogóle to my już mamy sterownik do tej rakiety praktycznie gotowy. Sprzedał to, wbadał na Open Space, mówi, słuchajcie, rakieta startuje za miesiąc, także szybko robić. No i robimy. Robimy sterownik na prowadzenie tej rakiety i niestety okazuje się, że rakieta troszeczkę zbacza z kursu, więc musimy ifami dziwnymi korygować to wszystko. Tam komitujemy się łączem laserowym do tej rakiety, która już jest na produkcji, tam leci z prędkością 2 kilobity na sekundę, się tam kodzik update'ujemy. Wychodzi nam z tego kwadratura koła oczywiście, tak jak to w średniowieczu było. Szpachla tam i ta rakieta się sobie leci. No i zaczyna się trzeci akt. Podobno są deweloperki, którzy szukają business value. Każdy agile koach tak mówi, że są tacy. Znacie takich? Oni tak węszą, jak Jarek Pałka miał fajny slajd, taki rzuca się ten taki dysk, psuj, idź szukać business value, nie? Już programista to wszystko robi, tak? I postawi kontener i na dziubie kodziku jeszcze będzie business value szukał. Już wszystko za nich zrobimy. Moim zdaniem to jest nieuczciwe obarczanie ludzi taką odpowiedzialnością, gdy nie dostają narzędzia ani źródła wiedzy. Wszystko będziemy robić. No to sobie tego, ależ business value jest, zaraz wam pokażę, gdzie ono jest. No więc tak, w trzecim akcie zaczyna się już marsz ku wolności, bieg ku klęsce, czy coś tam takiego, zależy od nastawienia emocjonalnego. Więc projekt oczywiście zamienia się w kupę błota, bardziej kumaci się katapultują z projektu. Stali po szyję w szambie i tam gdzieś się na rekrutacji złapali, że mamy młody, dynamiczny zespół i fajnych klientów, wylądowali ze spadochronem już po kokardkę w szambie. Zostają w projekcie tylko ci, którzy lubią. Ta korba w oczach, to jest to, trzeba lubić. Dział HR panikuje, że jeszcze 5 zawodników w tym miesiącu straci, poleci razem z nimi. Strategiczny inwestor robi się delikatnie smutny. Ta rakieta troszkę krzywo leci, więc wpada na pomysł, dobra, skorzystajmy z pomocy firm, które specjalizują się w utrzymaniu padliny. Przesadzam. Ale pamiętajcie, zgodnie z zasadą w każdej w takiej firmie jest jakiś piękny Grzegorz. W tamtej firmie, tej od padliny, też jest piękny Grzesio, który mówi, mamy najlepszych komandosów z 15-letnim doświadczeniem, oni wam uratują ten projekt, sprzedał to. No właśnie, z pięknym Grzegorzem w tej butelce całej. Ty masz tych komandosów. Muła. Tam jest to sprzedane. No i dobrze, jest kontrakt podpisany. Oni przychodzą, nie spuszczają się bynajmniej na linię z helikoptera. Ledwo przecież przez próg wyglądają, jakby potrzebowali kroplówki na dzień dobry. Będą robić. Oni, powiedzmy, tytanami programowania jeszcze nie są, ale też głupi nie są. Oni szukają business value. A oni są na kontrakcie. Co jest ich biznesem? Co jest ich siedzibą firmy, ich fasadą ich firmy jako kontraktora? Profil na LinkedInie, tak? On szuka business value, ale swój biznes on ma. Więc ono to uprawia CV-driven architecture, więc mówi, dobra, panie, kto panu tak spieprzył tą rakietę, to już poniesło. To już nie uratujemy. Zbudujemy drugą rakietę. Misję ratunkową odpalamy teraz. Ta rakieta musi mieć silnik jonowy oparty na kontenerach, bo bez tego to, panie, to nie doleci. To nie, to musimy. Budujemy. Raz by kto budował dom. Tak. No właśnie. Czy dałoby się to inaczej?
Zapytam, ja przesadzam, czy tylko troszeczkę? Tak, deczko. Znam taką firmę, w której się projekt utrzymuje, ponieważ dwie poprzednie wersje tej firmy zbankrutowały przez ten produkt. Więc... Właśnie. Więc ja osobiście mnie to bolało zawsze od lat i gdzieś tam taki duży projekt medyczny robiliśmy, to czułem, że nam się nie uda, więc zacząłem się interesować DDD, które jasno oddziela nam, co robi system, czyli wymagania. Na poziomie architektonicznym mamy warstwę aplikacji, która mówi, co to ma robić, od domeny, jak to działa, od tej fizyki. Chcemy tą fizykę zrozumieć, bo dogada się z kimś, kto jest tym fizykiem i nam to wytłumaczy. Behavior driven w trzeciej podejściu Dan North poszedł sobie do Evansa na szkolenie, zrozumiał, że te historyjki to nie muszą opisywać GUIa, one mogą opisywać agregaty, obiekty dziedzinowe. Czy to nam daje pewną strukturę, pewną formę? Czy ktoś lubi UML-a, BPMN-a, czy nieformalne rysunki, czy historyjki? To jest jakaś forma. Natomiast problem, który ja dzisiaj chciałem podejść, jest krok wcześniej. Co z tego, że ja mam foremki, jakieś wzorce, jakieś building block, jakieś coś, jeżeli my się wykładamy krok wcześniej na rozmowie z tym biznesem? Wykładamy się, bo na przykład sposób, ja obserwowałem, jaki wy zadajecie pytania na poprzedniej prezentacji. Nie ma zaufania, ale rozwiązaniem tego jest blockchain. Bardziej generyczne. Pytanie jest, tu cię mam, zdebugowałem cię, głupi jesteś. Tak brzmi forma zadania pytania, ha, znalazłem, głupi jesteś. Jeżeli tak rozmawiamy z biznesem, wiecie, bo my jesteśmy mózgowcami. Mózgowcy najbardziej na świecie, najwyższą cnotą dla nas prawda. Poznanie prawdy. Jak masz do zrobienia jakieś taska i po drodze wychodzi, że pamięć cieknie, zatrzymujesz się i dłubiesz, dlaczego cieknie. Chcesz poznać prawdę, tak? Niespodzianka. Ludzie biznesu są drive'owani nie prawdą, tylko albo kontrolą, dominacją, albo byciem, poczuciem przynależności i byciem nieodrzuconym, bo jak cię odrzucą na sawannie, to nie przeżyjesz, tak? Mózgowiec dąży do prawdy kosztem tego, że kogoś obrazi. On w ogóle nie widzi, że kogoś obraża, jak zadaje pytanie. Nie czuje takich niuansów, tak? I to jest być może powód, dla którego oni już nie chcą się z wami spotykać. I o tym też dzisiaj będziemy mówić. Gdzie jest co? Nie słyszę. Bata. Same zalety, no. Na razie widzimy same zalety. Muszę... Dobrze, to zadam pytanie. Jesteś seniorem i co dalej? Jaki wygląda twoja kariera? Możesz bardziej seniorem? Jak już masz te 5 lat doświadczenia razem z licencjatem, nie? No to już jak w większości korpo jesteś seniorem. Co jest dalej? Gdzie jest ekspert, a jestem principal. No możesz mieć takie podejście jak pewien mój znajomy, który stwierdził, że on w korporacji chce dożyć do, w tej konkretnej korporacji chce dożyć do emerytury. Hajs się zgadza, mam czas na robienie innych ciekawych rzeczy. I ja szanuję takich ludzi, bez nich ten świat by nie działał. Dzięki temu, że on to robi, ja nie muszę tego robić. Bardzo, bardzo szanuję, bo dzięki temu tam przelewy przechodzą. Inne super ważne rzeczy. To bardzo dobrze. Nie chodzi o stanowiska, chodzi o pewną nudę w życiu. Co jest dalej? Co jest dalej? Jak już nauczyłeś nowego frameworka, zajmuje ci pół dnia, bo jesteś tak biegły, to co jest dalej? Więc... Pisać framework. Nie, to już to po 3 latach się wchodzi w temat pisania swoich frameworków. To już szybciej taki, to później już co, jak już napiszesz, już wiesz, że one rozwiązują problemy, które same stwarzają, to już się nie chce ich pisać. I teraz chciałem wam powiedzieć o podejściu event stormingu, które wymyślił Brandolini Alberto. Gdy pracował w firmie Thoughtworks, bo Thoughtworks kojarzycie, tak? Nie wiem, czy dobrze wymawiam tą nazwę, bo jestem taki ze wschodu trochę. On gdy tam pracował, to ta firma jakby stosuje defaultowo DDD jako sposób rozmowy, sposób modelowania, natomiast oni zaczęli zastanawiać, dlaczego nam nie wychodzą te nasze rozmowy, dlaczego nasi konsultanci na dużych stawkach płoszą czasem klienta i zaczęli badać ten temat, stąd też wymyślili całe podejście stormingu. Od nas firmy Mariusz Gil uczestniczy w komitecie, który rozwija tą metodykę, szuka nowych notacji, dopracowuje, szuka zastosowań do innych tematów. My tego używamy do wszystkiego w organizacji. I teraz tak, tutaj wam pokażę filmik, który Mariusz nagrał, 2-3-godzinne sesje, w sumie 6 godzin pracy. Mamy długą ścianę i tam magicznie jakieś kolorowe karteczki się przesuwają. Jakoś ten... Magicznie czasem się porządek z nich wyłania. Game of life. Hipnotyzujące. Zaraz będzie. I teraz... To jest mały. To jest mały model i teraz w trakcie tej prezentacji będę chciał wam pokazać dwa przykłady. Na przykład abstrakcyjny, czyli mechanika tych karteczek, jakie one są, do czego służą na abstrakcji, a później na konkretnym przykładzie. Przykład
wyciągnięty z paru konkretnych sesji modelowania, żeby pokazać Wam, co tam można sobie podkrywać. I teraz taką sesję modelowania robimy na dwóch poziomach. Jak mamy taki duży projekt, to może się okazać, że mamy sesję strategiczną, gdzie przychodzą ludzie z tak zwanego biznesu. Wy nazywacie ich biznesem. Niestety oni nie są z biznesu, oni są zatrudnieni przez biznesmena na etacie, żeby dowieść jego wizję, bo typowo w świecie są typy ludzi, jest przedsiębiorca, który przedsiębierze jakąś ideę i żeby to dowieść, wynajmuje sobie menadżera, żeby mu zarządził kim? Ekspertem. Ekspert to ktoś, kto umie zrobić. Czy upiec pączka, czy napisać kod, czy zespawać rurę, on umie zrobić. Nad nim jest ten menadżer, który pilnuje, żeby się nie pozabijali, ale on też nie jest biznesem, on jest na etacie, ma płacone po prostu. I ten przedsiębiorca tam na górze to jest ten biznes. I pytanie, z kim wy macie na co dzień do czynienia tak naprawdę? Z menadżerem. Z biznesem to być może w startupach. To trzeba dobrze pamiętać, że bardzo rzadko mam dostęp do prawdziwego biznesa. Więc tutaj na sesji strategicznej moim celem jest, jak się spotykamy po raz pierwszy, ogólnie ogarnąć proces czy procesy, co to ma robić, ale ja się nie przywiązuję wagi bardzo mocno do procesów, bo one się zmieniają. To nie jest dla mnie takie istotne. Ja chcę tylko z grubsza zarysować, co się tutaj dzieje. To jest proces biznesowy, czy być może część tego procesu będzie wykonana komponentem białkowym, z telefonem i z Excelem. Nie muszę tam pisać kodu wcale, chcę zobaczyć całość, żeby wyłonić tak zwane bounded konteksty. Konteksty, do których jest bounded przypięty pewien model. Ja później Wam pokażę, jak się to destyluje na tych karteczkach, ale przykład taki intuicyjny. Wyobraź sobie sytuację. Gdzieś na warsztacie taki stół jest jak na weselu, chłopaki siedzą naprzeciwko siebie i na przerwie się kłócą. Produkt ma takie pozycje, mówi jeden. Drugi mówi, mój niemądry przyjacielu, podejrzewam, iż męskie przyrodzenie uderzyło w Twoją głowę. Jesteś nierozsądnym człowiekiem, produkt ma takie i takie pola. Na co drugi mówi, sam jesteś niemądry i oddal się w pośpiechu. Mniej więcej taki był sens, tylko oni to skompresowali w innymi, tak troszkę w innymi słowami. I się mnie pytają, proszę pana, a jakie pola ma produkt? Nie wiem, nie znam się na waszej domenie, ale na metapoziomie, czyli myślenie o myśleniu. Wiem, że wy się w życiu nie dogadacie, bo rozmawiacie o torbach rzeczowników. W ten sposób się nie dogadamy nigdy. Powiedz mi, do czego ty używasz tych produktów? Pytam go o zachowania. No my kupujemy produkty, żeby naprawić usterki. A drugi mówi, a jasne, wiesz, bo my sprzedajemy te lodówki i te lodówki się psują i trzeba kupić części zamienne, żeby je naprawić. Czyli dla jednego produktem była część zamienna, a dla drugiego produktem była ta duża lodówka, która się składa z części. I oni 5 lat siedzą w projekcie i nie wiedzieli. Oczywiście tam jest Uber tabelka produkt, który ma 300 kolumn. W tym 40 kolumn jest stringowych, żeby tam włożyć XML-a, a później JSON-a, żeby było bardziej nowocześnie. Tak, i to jest ich model tego biznesu. Natomiast być może w jednym kontekście produkt znaczy coś, a w innym coś zupełnie innego. A może czasem to się mapuje na coś jeszcze innego i to będziemy dzisiaj sobie ćwiczyć troszeczkę. Natomiast jak już mam wydzielone te konteksty bardzo wstępnie i tutaj na sesji strategicznej umówmy się, że w takim większym projekcie to przychodzą ludzie od strategii, czyli wysokopoziomowi menadżerowie. I oni mówią, no chciałbym to, chciałbym tamto. I oni sobie tutaj opowiadają. Jak zaczynasz ich pytać o szczegóły, to oni nie wiedzą. Mówię, wiesz co, ja o takich rzeczy, ja mam ludzi od szczegółów, ja mam tych ekspertów od tych szczegółów. Znaczy dobrze, jak są, bo czasem ich nie ma. I wtedy per kontekst wchodzisz w sesję taktyczną z innym człowiekiem, rozmawiam o szczegółach, o regułach, o tej naszej fizyce tego całego świata, tego biznesu. I tam już będę szukał sobie mojego modelu. Jak lubię obiektowo, to sobie obiektowo mogę go zamodelować, jak lubię jakoś funkcyjnie, też sobie mogę. Nie ma to dużego znaczenia. I teraz sobie stoimy, udziałowcy albo strategiczni na sesji strategicznej, albo domenowi na taktycznej. Stoimy przy ścianie, modelarze z naszej strony, ze strony IT. To powinni być ludzie techniczni, żeby te modele były implementowalne. I oni sobie lepią. Chcieliście jeszcze raz? Obiecałem, będzie. I teraz różnie się to robi. Na przykład Alberto Brandolini, to wygląda jak włoskie wesele. On bierze 15 osób i wszyscy przykleją naraz te karteczki. Pach, 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 pach. Mi się wydaje, że u Słowian to trochę inaczej lepiej zrobić, bo tam czasem ważne jest, żeby zauważyć, że coś, co się stało tu, pewne zdarzenie, ma wpływ na to, co jest tu. Jeżeli wszyscy to lepią naraz, ja tego nie widzę, więc jak ja prowadzę taką sesję, jedna osoba naraz przylepia karteczkę i mówi, bo niektórzy lubią usłyszeć i nie zobaczyć, mówi nazwę zdarzenia, czy komendy, czy czegoś innego, o czym powiemy sobie, z czego ten obrazek się składa, mówi i przylepia, po to, żebym ja miał kinestetyczną, wizualno-słuchową pamięć, tego, co się zdarzyło. I wtedy być może ktoś coś zauważy. Dla mnie osobiście to dużo lepiej działa. Powoli, spokojnie, a nie wszyscy naraz, bo ja się nie orientuję zupełnie. Warto sobie wziąć facilitatora. Słucham? Tak jak wy, mogą napierdalać.
prostu. I wtedy zobaczymy. I wtedy zobaczymy, czy to się sprawdza. Jak się sprawdza, to można to robić. Jak się nie sprawdza, to nie można tego robić. Robi się snapshoty co karteczkę? Więc są snapshoty takie, żeby był obraz, jak to powstawało? Jak ci to pomoże, może zrobić. Ja to w tym wartości nie widzę, oprócz takiej demonstracyjnej tutaj. Ale można by sobie. Bo sesję strategiczną tak w ogóle wywalamy zwykle. To jest obrazek, który nas doprowadza do kontekstów. To jest tylko proteza pewna, natomiast te taktyczne jak najbardziej można sobie zrobić zdjęcie, można sobie to później przenieść w formę elektryczną. Bardzo polecam Wam narzędzie Real Time Board, ono jest bardzo fajne, bo jest bardzo ergonomiczne. Też do pracy zdalnej, bardzo fajnie się sprawdza. Wracając tutaj, facilitator to jest osoba, która pilnuje ceremonii. Jeżeli na przykład chcielibyście być modelarzami, to warto sobie poprosić kolegę czy koleżankę z działu, czy z firmy, wiesz co, ja w tym tygodniu będę modelował, weźmy facilituj, a później się za tydzień zamienimy. Dlaczego? Dlatego, że to jest nowa technika, po pierwsze. Po drugie, wchodzę prawdopodobnie w nową domenę, czyli muszę się nauczyć wielu nowych rzeczy. I mechaniki procesu, i samej dziedziny biznesowej. To jest trochę za dużo. Pewnie czytaliście w książkach, że człowiek ma 7 plus minus 2 sloty w pamięci roboczej. To jest nieprawda. To były źle wykonane badania. Obecnie szacuje się, że człowiek ma 4 miejsca w pamięci tymczasowej. Tak. 4. I to jest fizycznie, kognitywnie mówiąc, to się w pale nie mieści, jeżeli mamy i domenę ogarnąć, i proces. Być może to zależy od rodzaju rzeczy, ile mamy tego cache'u. Ja już nie chciałem w takie tematy wchodzić, bo kto sobie jakoś zbuduje badanie inaczej, to sobie tam inaczej to pomierzy. Generalnie jest tego za dużo naraz. Jest tego za dużo, żeby to ogarnąć, więc po to jest facilitator, że on pilnuje ceremonii, czyli skupia się. Ej, słuchaj, skup się na czasowniku w czasie przeszłym. Ej, słuchaj, zadaję to pytanie, bo ten się skupia na treści, a ten na strukturze, na formie. To też jest taki trik, bo czasem na takie spotkanie przyjdzie dominator. Samiec, samica alfa, który poznacie, że ma wysuniętą szczękę do przodu, spięte bardzo tutaj ścięgna na szyi i takie szpony sztywne. I to jest taki człowiek, który jest w psychologii, dział psychologii transakcyjnej. Są takie gry, w które grają ludzie. Jest gra, która się oficjalnie nazywa I tu cię mam, skurwysynu. Tak się nazywa ta gra, którą wy też uprawiacie zadając pytania. Z obserwacji mogę powiedzieć. Ja ci udowodnię, że nie, znajdę dziurę w twoim rozumowaniu. I taki dominator stoi, pan czy pani dyrektor. I nieraz widzę, tutaj sobie stoją modelarze, ci tam tak zwani biznesy. I przychodzi ta osoba, wszyscy się zmrażają, jak zły czar, jak w bajce dla dzieci. Rzucony zły czar, nie? Oni są zmrożeni. Boją się oceny, bo on tylko czeka, aż się pomylisz. Jeśli tylko pomylisz, ja ci to wytknę. I taką osobę trzeba, jak to się mówi w korporacji, odciążyć. Dać jej inne zadanie. Więc to jest taki trik, bo jak masz wysokie stawki, bardzo wysokie, możesz go wyprosić z sali. A dopóki nie masz wysokich stawek, to możesz, proszę pana, to jest bardzo ważne, żeby oni teraz mówili czasem przeszłym, jakby robią zdarzenia, proszę tego pilnować. I on się skupia na formie, a nie na treści. Troszeczkę to pomaga wyluzować atmosferę. Dobra. Mam do ciebie pytanie, mogę? No. Nie, no tyle, ile jest. Jeżeli mam projekt, który na przykład uczestniczy z korpo, na przykład 5 działów, no to sobie biorę dyrektorów czy kierowników z 5 działów, żeby ogarnąć tą strategiczną, może cofnę. A jak sobie radzić z zaangażowaniem tych ludzi? W sensie takim, że skoro mówisz, że jedna osoba uczestniczy i opowiada, to teraz będzie robiła i jakiś artefakt przykleja do tablicy, masz 7 innych osób, które nie uczestniczą w tym samym momencie, tylko powinno się skupić na tej jednej osobie. No. Trzymać zaangażowanie i atencję. Wszyscy no. Przedszkolacy, to jest ten sam problem. Jak trzymać atencję dzieci i skupienie na tym, co się dzieje? Bo już o tym coś mówił może? Jakie masz pomysły na to? Aż tak, jak to są dorośli ludzie i przychodzimy zrobić system, który prawdopodobnie zwiększy im zarobek czy prowizję na koniec roku, oni zrobią swoje KPI, będą mieli lepszy Rydwan Mordoru w nagrodę służbowy, to oni są jakoś powinni być zmotywowani. Oczywiście, że będą łazić, będą na telefonach siedzieć, no. I co? Nie? Po prostu daje się tak sobie podpalać, No po prostu. Właśnie, bo rzeczą, która najbardziej skupia uwagę, są pytania. Jeżeli zadajesz pytania, na przykład jakaś osoba przykleja karteczkę, że pobraliśmy opłatę za zamówienie na przykład, tak? Powiem, dobrze. Kto płaci? Idę do działu płatności. Kto płaci? No płatnik. A zaraz, kto jest płatnikiem? Klient?
No klient, a nie, przepraszam, bo w naszym dziale to płatnikiem jest zewnętrzny sponsor może być, bo my zewnętrzny sponsor, i nagle odkrywamy coś, co moglibyśmy odkryć dopiero za 2 lata i rozpierducha w kodzie. No nie wiem, jak tutaj podejść do, bo mówisz, że ludzie są jak dzieci, no są, no. No spotkaliśmy się po to, żeby zrobić kawał biznesu, no to robimy biznes, no. I tyle. Dobra. Teraz tak, 2 przykłady. Przykład abstrakcyjny, z jakich to się klocków składa, później przejdziemy na przykład na konkretnej dziedzinie. Więc tak, zaczynamy sobie od przyklejania zdarzeń. Zdarzenie to jest czasownik przeszły, tryb dokonany. Na przykład zarezerwowano bilet, wybrano sposób dostawy, wybrano sposób płatności. Dlaczego tak? Tutaj każdy detal jest mega ważny w tej technice. Skupiam się na czasownikach, czyli nie projektuję schematu bazy, bo czasem modelarze mają background techniczny zbyt silny. Nie skupiam się na GUI, nie skupiam się na rozwiązaniu, tylko skupiam się na tym, co się miało zdarzyć ważnego. Zdarzenie może sobie technicznie szybko zmapować na istotną zmianę stanu. To może być zmiana pola w klasie, zmiana jakiejś tam tabeleczki w bazie danych. To nie musi być fizycznie, że event będzie w kodziku. Myk jest taki, że to jest taka proteza, jak sobie szukam zachowań, to za chwilę będę pytał o reguły tych zachowań. To jest na razie tylko proteza, żeby się oddalić od GUI i od bazy danych. Teraz tak, to są zdarzenia w czasie przeszłym, co się musiało zadziać, bo jeżeli ustawimy taką retorykę czasu przeszłego, to troszkę nam to pomaga w takim sensie, że czasem jak zbierasz wymagania, to zależy od biznesu, ale często jest tak, że oni mają listę życzeń, chciałbym to, wszystko bym chciał. Wyceniasz im to, mówią, o panie, czemu to tyle? I dla zagranicznych klient rozumie, że IT to nie są tanie rzeczy. Z polskim będzie problem mu to wytłumaczyć, tą kwotę. Tak? Więc jeżeli się skupiam na tym, co się minimalnie musiało zadziać, żeby dojść do celu, to dużo mniej będzie tych jakichś listy życzeń. Celem na przykład procesu jest przelew na koniec. Tak? Więc mam po kolei jakieś fakty. Być może fakty są alternatywne. Czasem się dzieje to, czasem tamto. Co tu się dzieje? Mam kilka alternatywnych zdarzeń, być może jedno zdarzenie z automatu pociąga za sobą następne zdarzenia i tak dalej. Wróć, przepraszam, tego nie było. Więc na początku mamy storming. Teraz typowy błąd, jaki robimy, jak programiści są na sesji modelowania, przykleją 2 karteczki i już się kłócą o kolejność, bo nie umieją normalnie rozmawiać, tylko muszą się kłócić oczywiście. To pierwsze, nie, sam jesteś głupi. Oczywiście mówią to inaczej, tak już nauczyliśmy się mówić to troszkę bardziej kulturalnie, ale sens jest taki tej wypowiedzi. Natomiast najczęściej wychodzi, jak przykleić 30 czy 100 karteczkę, to te pytania nie miały żadnego sensu. Są nierelewantne, bo odkryliśmy nowe fakty, które powodują, że to jest bez sensu. Przykładowo, w systemie sprzedażowym faktura jest na końcu, tak? Każdy to wie. No niestety, ja się niedawno dowiedziałem na sesji modelowania, że czasem sprzedaż zaczyna się od faktury. Najpierw wystawiasz fakturę, co powoduje zamrożenie środków w firmie, masz klepnięty budżet, a później się robi dekretację, nie wiem co to jest, ale to jest jakieś super ważne, i się tam zmienia pozycję na fakturze i się coś sprzedaje. Tak? I nagle się okazuje, że to, co myśleliśmy, że jest tu, to pojawia się tu. Więc na początku robimy dumpa, zrzucamy wszystkie fakty, które wiemy o tym biznesie. Kolejność nie jest dla mnie taka ważna, będę ją w drugiej fazie polerował. Pamiętajcie, że to jest troszeczkę mamy tutaj zasad z burzy mózgów, to nie jest burza mózgów do końca, ale podstawowa zasada burzy mózgów jest jaka? Nie ma głupich pomysłów, są tylko głupi ludzie, tak? Jak pan Henki mówi w South Park, śmiało zadawajcie pytania, nie ma głupich pytań, oglądaliście? No właśnie. Bo czasem część ludzi myśli bardzo linearnie, sekwencyjnie i jak on nie przyklei karteczki, to mu się zadekluje stream, I już się zablokował, trzeba go oddeklować. Jak przyklei karteczkę, to mówisz, to jest bardzo dobry pomysł i, bo ale zaprzecza, to wiecie ze szkoleń z komunikacji, to jest bardzo dobry pomysł i dlatego go zaparkuje. I on się oddeklował, idzie dalej. Co jeszcze źle robicie, powiem wam. Jak jest człowiek z biznesu, tak zwanego, i jest typem kontrolera, a nie dążenia do prawdy, to on przed swoją świtą, bo przyszli tutaj wszyscy, dyrektor i menadżerowie, musi być w masce, ja wszystko wiem, jestem najmądrzejszy. I teraz jak oni przykleją te karteczki, ty czasem widzisz, że to jest nielogiczne, że to jest 7 prostopadłych linii narysowane metaforycznie, tak? I co mówi deweloper? Jak mały chłopczyk, znalazłem błąd w swoim rozumowaniu, głupi jesteś, tu głupi jesteś, tak? To tak nie zadziała. Słuchajcie, jeżeli w naszej kulturze facet, jeżeli chce poprosić o pomoc, to tego nie robi, bo mógłby się wykastrować. Więc w naszej kulturze facet, gdy prosi o pomoc, wydaje rozkaz. Zrób na koniec roku raport taki i taki.
pod spodem jako człowiek mówi co? Pomóż mi. Pomóż mi. Mam KPI do wykonania. Kredyt, dzieci w prywatnej szkole, Rydwan Mordoru 2.0 mi zredukują do 1.2. Jak nie dowiozę tego, pomóż mi. Ale prosi, wydając rozkaz. Serce na dłoni, pomóż mi. Ty mówisz, głupi jesteś. To jest bezpośredni atak. To jest odbierane jako atak. To jest atak. Wy to traktujecie, jak mu powiem, że on jest głupi, to on mi podziękuje, bo mu uświadomiłem jego obszary do rozwoju. Nie, tak myśli mózgowiec. Ja jestem wdzięczny komuś, kto mi uświadomi i my lubimy ludzi, którzy powiem, głupi jestem, ale się uczę, idę poczytać. Takich ludzi się szanują w naszym kręgu, tam jest troszkę inaczej. Więc chodzi o to, żeby zostawić tak zwane złote mosty. Złoty most to jest możliwość wycofania się z pewnej tezy. Czyli na przykład ktoś powie, zawsze dokument ma jedną pozycję. Ty już widzisz, że to się trzyma, kupy nie trzyma, kupa się tego trzyma, tego pomysłu. I najważniejsza rzecz to jest bardzo ciekawy pomysł. Trzeba udać zainteresowanie, musicie wyćwiczyć sobie taką, to jest ciekawe. Dziękuję za to pytanie. I następnie, i tutaj historyjka ma sens. Słuchaj, a w takim przypadku, jakby to było, jestem ciekaw, ty wiesz, jakby to było, bo jesteś ćwiczony w logicznym rozumowaniu, oni trochę inaczej trybią. Co by było wtedy? I uderzysz co w takiej historii, i czekasz. Oni nagle odkrywają, że on teraz otrył. No właśnie, bo teraz ja mówię, to jest tak, że w kontekście, który mówiłem, to jest tak, ale ten nowy kontekst, który właśnie odkryłem, ja jestem bohaterem dnia, to jest inaczej. Pozwól mu błyszczeć. Nie wiem, czy macie dzieci, oglądaliście Wajanę z księżniczkę, to taki krab błyszczy, nie? Wystawisz fakturę i do widzenia, to jest twoja nagroda, a on sobie błyszczy. Więc niech on będzie jakby właścicielem tego pomysłu. Niech się wycofa przez... Jeśli na etacie, to też musisz pobłyszczeć. Co wtedy? Wtedy troszkę się to warunkuje jak pies Pawłowa. Po trzecich takich spotkaniach oni mają takie skojarzenie. Aha, jak widzę twarz tego dewelopera, to jestem przy nim taki mądrzejszy. Chyba go lubię. Chyba go zacznę zapraszać na te libacje, co mamy na jachcie, co nie mówimy działowi IT, bo siary robią. Jest jeszcze jedno zagrożenie, że on pierwszy, drugi, trzeci raz zabłyśnie, a później stwierdzi, w sumie robimy to spotkanie, ja przychodzę, ja wszystko robię za tych deweloperów. Ja im wszystko jak na dłoni podaję i co, ja jeszcze mam taką fakturę wystawić? To niech se tak myśli. Ale... Nie, oni nie są tak głupi, spokojnie, nie. Zastąpił eksperta, skończył nowy student. Biznesu, wygląd lichy i durnowaty. W swoim pojmowaniu sprawy nie peszyć. Piotr Wielki. Wyślij mi to, proszę. Ale... my mamy swoje sposoby budowania statusu, oni mają swoje i też trzeba to dobrze zrozumieć. Dobrze, więc mamy te zdarzenia jakoś tam wrzucone. Typowy problem, jaki się tutaj pojawia, to nam się myli zdarzenie z komendą. Na przykład jest sobie zdarzenie, zatwierdzono rezerwację. Ale jaki stan się zmienił ważny? No nic. Jest komenda, zatwierdź rezerwację, a zdarzenia są takie, że coś pobrano opłatę, że zablokowano coś, że coś. Ale to spokojnie, przy pierwszym takim podejściu ja przykleję zdarzenie, a później wymienię go na karteczkę z komendą. I to jest drugi tip przy wdrażaniu tej metodyki. Wprowadzać notacje po kolei. Błędem byłoby, dzień dobry Państwu, zrobię teraz wykład ze Stormingu. Storming składa się z 7 karteczek. Ta karteczka to jest zdarzenie, to jest komenda, to jest coś. To jest koniec spotkania. Oni mówią, wiesz co, ja mam teraz ważną rozmowę, to ja wrócę do Was na, no nie? Za dużo naraz. Po kolei. Najpierw wprowadzasz jeden rodzaj karteczki, każdy zrozumie. Drugi rodzaj, trzeci i po kolei to wtedy wejdzie sobie. Więc ja po to jest to karteczka, żeby mógł to wymienić bardzo łatwo. Co nam jeszcze powiedział Brandolini ciekawego? Gdy człowiek operuje rękami w przestrzeni, dotyka czegoś w przestrzeni, nie pisze, bo pisanie to coś innego. Chyba że jesteś Chińczykiem, piszesz całym ciałem, całą miednicą. U nas w naszej kulturze się pisze tylko rączką. Gdy człowiek dotyka obiektów w przestrzeni, to kora ruchowa zmapowana na dłonie jest podpięta do 60% kory nowej. A tam, gdzie jest zamówienie na obliczenia, że tak powiem, to jest wpompowanie większej ilości krwi, bo tam takie tętniczki się rozwierają poprzez pewne hormony, jest to pompowanie tlenu, glikenu i takich fajnych paliwa całego, więc operując obiektami w przestrzeni jesteśmy troszkę bardziej inteligentni. To jest być może zaszłość po przodkach, jak po drzewach się tam huśtali.
Dalej, jak stoimy, otwiera nam się powierzchnia płatów płucnych. Tu mamy trzy płaty, tu mamy dwa, bo tu jest serce, troszkę lepiej dotlenieni jesteśmy, więc takie pewne detale robią tutaj ogromną różnicę. Na stojąco, rączkami karteczki dotykam. Karteczkę mogę wymienić, przestawić. Część ludzi ma pamięć kinestetyczną, wzrokową, pamięta, gdzie coś jest zaczepione, część ma słuchową, to jest zupełnie tam inaczej. To zależy od człowieka, więc próbujemy każdemu to udostępnić. Ważna rzecz, usuwać niepotrzebne problemy. Czyli jeżeli na przykład jest tutaj nabazgrane, jest za mało miejsca i jest krzywo, to w sumie to się robi trudne. I teraz nietrenowany umysł nie umie rozszczepiać problemów. To jest trudne, bo technika jest trudna, bo domena jest trudna, czy jest nabazgrane. Nie wiem, ogólnie to jest do dupy. Nie będę robił. Tak więc trzeba usunąć maksymalną ilość problemów. Weźcie osobę, która nie ma paralitycznego stylu pisma. Ja mam paralityczny, ja nigdy nie piszę tych karteczek. Zawsze biorę kogoś, jak jest pani na sali, najprawdopodobniej będzie miała ładny styl pisma. Bo to jest problem, który jest blokujący. Dobrze, jak już mamy te zdarzenia, szukamy kolejności. Dopiero w drugiej fazie ustawiam sobie chronologię. Później robię filtrowanie, wyrzucam zdarzenia, które się pomyliły komuś z komendą. Czasem nam się mylą zdarzenia z GUI, zdarzenia biznesowe z operacją na GUI. Na przykład wybrano coś z checkboxa, kliknięto w guzik. To nie jest zdarzenie biznesowe. Bo mnie nie obchodzi, czy ja zeskanuję wydruk do PDF-a i OCR-em to sobie gdzieś tam zinterpretuję. Czy ja sobie to wyklikam w JavaScriptie, to nie ma znaczenia. Na koniec dnia mam pewne informacje w systemie. W tym sensie zdarzenie to jest. To nie jest interakcja z GUI. Ostatnią fazą jest walidacja od końca. I tutaj tip. Czasem jest tak, że na takiej sesji modelowania wychodzi nam jakiś nowy feature, który rozwala całkowicie wszystko. No i pytam się na obiadku później tak zwanego biznesu, ej, ten nowy pomysł, to wy dawno wpadliście na to? Nie, to od początku mieliśmy to w planach. I pytam, to czemu nie powiedzieliście tego zespołowi wcześniej? I uwaga, żeby im pomóc. Bo jakbyśmy za dużo powiedzieli, to oni zaczną zadawać pytania, będą robić to pół roku. Time to market się liczy, nie? Więc pewne rzeczy powiem wam później. A tak naprawdę czasem chodzi o to, że soft ma być syfiasty. Ma być trudny do rozwoju. Bo jak pan menadżer czy pani menadżer dowiezie soft na czas, jako właściciel tego projektu, to ma awans. I frajer na jego miejscu przez 3 lata mu nie zagraża, bo ma syfiasty soft, który za bardzo da się rozwijać i musi się kopać z działem IT, zamiast tutaj rozgrywać makiawieliczne gierki polityczne. Ma to sens? Nie, świat tak nie działa, to tak nie. Nie chcę poszukiwać, wiesz, teorii spiskowych tam, gdzie jest zwykła niekompetencja, naprawdę. Możemy patrzeć na świat z naiwnością 8-latka. Możemy. Dobra. Mamy te eventy. Następnie dla każdego, walidując od końca, to jest taka technika, to Brandolini to nazwał, jak policjanci robią przesłuchanie, to nietrenowany umysł nie umie kłamać, opowiadając historię od końca. Więc na końcu jest przelew, tak? Kto płaci? Musisz wybrać płatnika, tak? No wiesz co, bo tam sponsor może być zewnętrzny, jakaś fundacja może, o kurde. No, bo myśli się taki checkbox na ekranie, żeby wybrać zewnętrznego sponsora. Ale wiecie, to jest rozpierducha wszystkiego pod spodem. Tak, naprawdę? A dużo będzie kosztować? Więc i teraz jest stop. Jeżeli nie da się tego zrobić, to dobrze, nie zrobimy tego, ale będzie to trudno później dodać, czyli ja zaciągam świadomy dług techniczny. Albo dobrze, chcę to mieć, więc muszę przerobić mój model, bo on nie jest w stanie tego udźwignąć łatwo za miesiąc, żeby to dodać. Dobrze, jak już mamy te zdarzenia zrobione, to w drugiej fazie szukam przyczyny. Każde zdarzenie zadaje pytanie, dlaczego ono się zdarzyło. Zdarzyło się, bo być może jedno wynika z drugiego. Na przykład, gdy wybrałeś sposób wysyłki, to z automatu zamówiłem ci kuriera, niech to się dzieje z automatu, czyli jedno zdarzenie pociąga za sobą drugie, albo jest to sygnał z zewnątrz, czyli komenda. To może być interakcja z GUI, że użytkownik sobie kliknął jakiś guziczek, który coś tam odpalił mi jakiś endpoint, albo inny system, to nie ma znaczenia, zewnętrzny sygnał. Więc szukam sobie tych sygnałów, przyczyn. Jak to mam, że jeden event z automatu pociąga jakąś komendę. Część ludzi lubi myśleć widokami, no bo nie są w stanie zrozumieć, co jest pod spodem, nie możemy tego od nich oczekiwać, więc warto zadać pytanie, co by musiał zobaczyć operator systemu, żeby móc podjąć decyzję w swojej głowie, czyli on jest też elementem systemu, jego głowa, reguły, które ma w głowie, nie wszystko jest w kodzie, tak? Żeby zdecydować, czy odpalić tą komendę, czy tamtą, czy jakieś parametry tej komendzie nadać. Widoki mogą nam pomóc. Drugi powód z widokami jest ważny, bo czasem nam się mylą obiekty biznesowe z widokami. I to jest typowy
pattern, który się widzi w modelowaniu. Przykładowo zamówienie. Każdy wie, co to jest zamówienie. No to będzie encja zamówienie, która ma w sobie listę pozycji. Tak? Widzicie już taki w Hibernate taki model? I w bazie danych, że pozycja ma klucz opcji do nagłówka zamówienia. To jest oczywiste, nie? No dobrze. A może zamówienie to są wszystkie rezerwacje, których jeszcze nie zapłaciłeś? Z tego tygodnia? Albo z tego miesiąca? Ja mogę zmienić zdanie o tym, co to jest zamówienie. Więc może zamówienie to jest tylko projekcja, to jest tylko widok. Umiemy w dobie ORM-ów napisać select as where jakiegoś tam? No. W CQRS-ie można sobie też fajnie zrobić projekcję. Może to jest tylko projekcja, może to nie jest wcale obiekt biznesowy. To się bardzo często myli nagminnie. Więc te widoki też nam pozwolą uchwycić uwagę na tym, że to jest tylko projekcja, a wcale pod spodem nie ma jakiegoś agregatu biznesowego, klocka domenowego. I ostatnią fazą są te reguły. O to, żem walczył, o nic więcej, o tą karteczkę. Wszystko dookoła jest tylko protezą, która mnie doprowadza do reguły. Pytam, dobrze, kiedy jest tak, że ta komenda odpala to, albo to zdarzenie? Kiedy jest tak, że odpala się to, albo to zdarzenie? Jakie reguły tym rządzą? I na sesji tej strategicznej, tej wysokopoziomowej, nie pytam o reguły raczej, bo prawdopodobnie nie dostanę tej odpowiedzi, bo te osoby nie znają się na szczegółach. Na sesji taktycznej mam te reguły. Karteczki z regułami. I ostatnią fazą jest, szukam dla tego modelu. Jeżeli to jest model obiektowy, to się nazywa w DDD agregaty, czyli agregat enkapsuluje w sobie te reguły, które muszą być spójne natychmiast, tak jakbyście sobie wyobrazili, że metoda w klasie to jest taka transakcja, która ma być spójna w pamięci RAM. To będziemy sobie w drugiej części robić. Czyli mam moje obiekty, które enkapsulują reguły, które muszą być spójne natychmiast. Co to jest to single responsibility, to nikt nie wie, ile to jest single. Tak naprawdę. Natomiast DDD single to są coś, co ma być spójne natychmiast. I te nasze obiekty są naprawdę malutkie. Później przejdziemy do przykładów już na konkretnej domenie. Teraz te obiekty mogę sobie wyspecyfikować w behavior driven historykami, w spec by example. Proszę bardzo, mogę to uszczegółowić dalej. Teraz po takiej sesji strategicznej, to co ja widzę, to jest na przykład głębokość. Wyobraźcie sobie metaforę, że bierzesz kij, wkładasz go do jeziora, żeby zbadać głębokość, tak? To tak samo tutaj. Jeżeli widzę taki schemat, command event, na przykład dodaj produkt, dodano produkt, niespodzianka, usuń, komenda, zdarzenie, usunięto. Wow, to jest krót. To jest krót, tam są dwa ify walidacyjne. Widzę już po takiej sesji, dobrze, tutaj praktykantom damy pole do popisu, to jest niekrytyczne, to jest proste, tutaj klasa problemu jakby nie wymaga większego namysłu. Tutaj, okej, jak idzie komenda, rozsypuje mi się sekwencja różnych zdarzeń, jest wiele reguł, które mówią czasem to, czasem tamto, trzeba się tym pochylić i to zamodelować. Nie będę wszystkiego robił na 15 warstwach, czy w portach i adapterach i z CQRS-em. Nie będę wszystkiego robił obiektowo, czasem strukturalnie jest lepiej po prostu. Zwykły edytor danych. Więc tutaj już to widzę, jaką mam klasę złożoności w którym miejscu. O integracji pogadam później. Teraz technicznie mi się to oczywiście przełoży na moje warstwy, będę widoki, to jest GUI. Komendy to jest moje API. I teraz to, że to jest komenda na karteczce, to nie znaczy, że ja muszę z automatu używać wzorca command handler, jak się często widzi. Mogę użyć stary dobry serwis, czyli procedurę, mówiąc tak jak w Turbo Pascalu. Mogę sobie zrobić to restfulowo, ale na czwartym poziomie z HTOS-em, gdzie dokument, który wysyłam na serwer, pobudza serwer do pracy, a nie robię sobie CRUDA restem, jak się zwykle robi. Moje obiekty biznesowe to w DDD jest tych klocków tam kilkanaście różnych. My dzisiaj sobie pogadamy o agregatach, bo są najważniejsze. Ale czasem to nie jest obiekt biznesowy, to jest tylko projekcja, to jest tylko widok. I warstwa tutaj te agregaty będą w tej domenie. I warstwa infrastruktury będzie być może moje zdarzenia biznesowe, ale o tym jeszcze pogadam, to jest trudne. Będę chciał zamienić na zdarzenia techniczne w kodzie, po to, żeby je sourcingiem zapisywać w bazie. Co? Ja nic nie mówię. Być może moje zdarzenia będę zapisywał przez sourcing, być może jakimś brokerem czy szyną będę je rozsyłał do innych systemów. Nie musi tak być, że każda karteczka stąd zamieni się na to. Ale może tak być. Jak będę chciał tak zrobić, to będę miał kłopot, o którym pogadamy sobie po przerwie. I to jest przykład taki abstrakcyjny, jak się tą sesję wykonuje. Gdybyście chcieli więcej, jak to może wyglądać w kodzie, to mamy dwa projekty. Jeden napisany przez adwokata ze Springowego, drugi przez amatora ze wschodniej Polski. Słaby taki, a drugi bardziej skomplikowany. Jest też taka dwugodzinna prezentacyjka o tym, jak już w szczegółach sobie wchodzić w rozwalanie tego na agregaty. To dla pasjonatów 2 godziny wideo.
Dobra, mamy zdjęcia. Ja to później wrzucę gdzieś tam do Pawła na PDF-ie, jakby ktoś chciał. I teraz przejdziemy sobie po przerwie, bo czas na przerwę, na przykład drugi, na konkretnej przykładzie. Teraz tak, ja ten przykład zaobfuskowałem. Pokażę wam parę problemów, które odkryliśmy na paru prawdziwych sesjach w prawdziwych firmach. Czy to była sprzedaż wycieczek, gdzie mamy loty na różnych połączeniach, plus dokupienie kampera, taksówki, sam wynajęcie samochodu i takich rzeczy. Czy mamy kartę ciąży i sekwencję badań do wykonania, jakieś paczki badań i tak dalej. Czy mamy montowanie, tutaj będzie przykład montowania komponentów do samochodu. Budujesz samochód, serię samochodów, jakiś indywidual i trzeba jakieś komponenty, typu deska rozdzielcza, cały kokpit. No i tę deskę rozdzielczą się robi z małych elementów, gdzie poddostawcy jeden robi kierownicę, drugi robi gałkę do zmiany skrzyni biegów, która ma być w wersji indywidual obszyta skórą żółtozmoczną z misia pandy na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Więc będziemy sobie mieli taki system, który będzie sterował tym, żeby zbudować coś, ale odwołuje się do waszej wyobraźni, że potraficie sobie zmapować to na swoje biznesy jakieś tam. To będzie tak przygotowane, tych karteczek będzie dużo, dużo mniej, tak będzie tylko kilkanaście, żeby dało się to szybko wytłumaczyć i pokazać pewne zjawiska, które da się tanim kosztem odkryć. Bo powód, dla którego myśmy się zakochali w stormingu jest taki, że z mojej perspektywy on jest efektywny kosztowo, czyli ilość urobek informacji, jakie ja wyciągam versus koszt wyciągnięcia tej informacji, czas pracy, ilość ludzi jest obecnie i nie widzę niczego bardziej korzystnego, żeby tyle się dowiedzieć w tak krótkim czasie. Być może da się tego inaczej dowiedzieć, tego samego, ale nakład będzie dużo, dużo większy. Plus ta technika jest o tyle atrakcyjna, że większość ludzi jest w stanie się w nią zaangażować, ludzi nietechnicznych. Za wyjątkiem przypadków, gdzie nie jest. To już może przed przerwą, tylko jako refleksję pana wam jedną rzecz. Tak raz na 10 trafia nam się sesja, gdzie to nie wchodzi. Przykład. Portal, który sprzedaje, powiedzmy, ogłoszenia pewne. Robimy sobie storing. Przyszła pani dyrektor sprzedaży tych ogłoszeń. Zespół skacze tutaj na ścianie, rysuje, maluje i tak dalej. Pani siedzi pod kątem 120 stopni do rysunku. Co mówi mowa ciała? Nawet nie mam tego gdzieś. Bo mieć to gdzieś to jest jakiś stosunek emocjonalny. Nawet nie mam tego gdzieś. Prawdopodobnie na poprzednich spotkaniach była bardzo obrażona, została obrażona w sposób, w jaki wam powiedziałem. I kazali jej przyjść, no to przyszła. I teraz tak. Ten ekspert domenowy, to co było bardzo charakterystyczne, budowała zdania siedmiokrotnie podrzędnie złożone, gdzie w siódmym zdaniu odnosi się do tezy z pierwszego zdania. Bardzo niewielu ludzi ma tak rozbudowany cache w karcie dźwiękowej tutaj. Kora ciemieniowa jakby buforuje dźwięki, później ta kora boczna, przednia, lewa, parsuje to gramatycznie i szuka w tym logiki. Większość ludzi ma krótki cache dźwiękowy. Jak wrzucisz mu muzykę taką, puf, 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 kurde, ciągle coś nowego, ale nie? To jest pamięć jak u rybki, 4 sekundy. Otóż podobno nie ma 4, ale tak się mówi. I teraz bardzo charakterystyczne. Deweloperzy mówią, ja bym widział to z takiej perspektywy, ujrzałbym to tak, to jest moje spojrzenie na ten temat. Zobaczcie, co robią moje ręce. Ja bym widział tutaj taką komendę, która wchodzi tu i tu i tu i tu. Co robią moje ręce? Rysują rysunki na tym poziomie. A inna osoba powie, wiesz co, nie przemawia to do mnie, nie mam harmonii w tym pomyśle, zgrzyta mi coś tutaj, co mówią moje ręce? Ja gestykuluję dla siebie, ja sobie wybijam rytm, żeby sobie pomagać mówić i pokazuję zakłopotanie, pokazuję to sobie, a nie dla was. Pewnie czytaliście, że są tak zwani wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy. To jest nieprawda, tak mózg nie działa. To jest dużo bardziej skomplikowane przetwarzanie tych informacji, wielopoziomowe. Ale już tutaj widać, że oni się nie dogadają, bo jeden chce zobaczyć, a drugiemu to nie brzmi. A trzeci rozdziawi się, będą takie lagi pewne i powie, ja tego nie czuję, musiałem się tym przespać, przetrawić. Pod skórą mnie to mierzi, ten pomysł. Po znaczku LSD się dogadają. Właśnie, więc do czego zmierzam? To nie jest dla każdego, bo niektórzy po prostu wolą w innej formie to zapisać. I dla tych, którzy budują długie zdania, jest technika domain story, historyjki dziedzinowe. Myśmy jej przez lata używali i ona ma tą wadę, że w historyjce dziedzinowej musi wybrać podmiot. Rzeczownik musi się pojawić. A czasem zbyt wcześnie wybrany podmiot powoduje, że model idzie w krzaki. I dużo brzydkich rzeczy żeśmy narobili w ten sposób. Natomiast storming jest o tyle fajny, event storming, że do ostatniego momentu nie mam rzeczownika.
Nie mam tych moich tabeleczek, moich klas czy moich innych rzeczy. To jest na samym końcu wychodzi i można się bardzo grubo pomylić, co wam pokażę po przerwie. Dobra, to teraz przejdziemy sobie do drugiej części, gdzie rodzaj demo. Zrobimy sobie demo, co możemy odkryć ze stormingu i jak to się później przekłada na nasze decyzje architektoniczne. Na początku sesja strategiczna. Chcę odkryć proces i chcę odkryć konteksty. To jest przykład, gdzie powiedzmy po jakiejś tam rozmowie godzinnej wyszło nam coś takiego, że firma sobie buduje te, powiedzmy, części do samochodów, takie już złożone komponenty. No i tak, na początku tworzymy zamówienie danego typu. Możesz mieć zamówienie typu zróbcie to w fabryce, niech taśma wyprodukuje, weźmy to z magazynu na szybko albo kupmy z rynku. Trzy typy zamówień. Idzie komenda stwórz zamówienie, no to później dodaj pozycję do tego zamówienia. Czyli w zamówieniu niech będzie kierownica, niech będzie wyświetlacz, niech będzie jakieś tam aluminium na pedały różne i tak dalej. Więc stworzono zamówienie, no prosta rzecz, stwórz zamówienie, stworzono. Nawet takie proste rzeczy przylepiam, bo za chwilę będę pytał, czy zawsze stworzono, a kiedy się nie tworzy, a kiedy jest jakaś zamiana. Następnie wybrano miejsce dostawy, bo niektóre rzeczy wiadomo, że się przesyła w tamto i w tamto miejsce i wyliczono potrzebny czas, żeby zbudować dane zamówienie. Z grubsza jest estymata jakaś, nie? I wtedy już sobie system widzi, ha, czyli z fabryki to będzie za 2 miesiące, kupisz o konkurencji, podzespoły będzie za tydzień. I decydujesz, chcesz czy nie chcesz. Jeżeli dodajesz pozycję, no to dodano pozycję, prosta rzecz. No i wyliczono estymatę każdej pojedynczej pozycji, co ma wpływ na całkowitą estymatę, to się cały czas zmienia. Na razie proste. Więc jak w mordę strzelił, wychodzi z tego model, że będzie zamówienie, które ma listę pozycji. No każdy to wie, przecież w szkole nawet było. Dokument z pozycjami. Idziemy dalej, pojawia się widok, że chce zobaczyć sobie podgląd tego zamówienia i użytkownik patrzy, czy to są te pozycje do samochodu, czy to są jakieś bilety, czy jakieś badania lekarskie, wszystko jedno. Kurczę, za długo, mi się bardziej śpieszy, nie będę tak długo czekał, więc chcę sobie zmienić jedną pojedynczą pozycję, bo widzę, że na przykład ta skóra z moczny z misia pandy do przycia gałki zmiany biegów bardzo wydłuża mi zamówienie, a klient chce mieć wcześniej to Lamborghini, bo ma tam jakiś lans umówiony gdzieś za miesiąc i nie będzie tyle czekał, więc rozmyślił się, jest gotów na troszkę słabszą skórę. Więc zmieniam pojedynczą pozycję, to przekalkulowuje mi estymat tej pozycji. Przepraszam, cofnę, ale tu już z shiftem muszę, bo w tym beznadziejnym programie nie da się cofnąć normalnie. I pytam zaraz, no to po co wy tworzycie typy zamówień, skoro i tak zmieniacie pojedynczą pozycję? Czyli miałeś całe zamówienie typu zrób to w fabryce, ale jedną pozycję zmieniasz na weź to z magazynu albo kup od konkurencji. Jedną pozycję zmieniasz, jej typ, sposobu dostarczenia. Czy to ma wpływ na zmianę całego szablonu zamówienia? Nie ma. No to pytam, to po cholerę są te szablony? A, panie Sławku, bo w systemie SAP są szablony zamówień i prezes się uparł, że my też musimy mieć szablony tak jak w SAP-ie. Aha, no to nie do przeskoczenia, constraint. A dużo ludzi klika w te szablony? Nie. Ale Uber Analytyk nagle się, 15 lat w projekcie, szablony są najważniejsze. Okej, teraz pytanie coachingowe. Jak wam się to sprawdza? To jest pytanie, które sprawdza, czy jest możliwość zmiany. No, deweloperzy mówią, nie, to dużo problemów tworzy, bo my porobimy później takie flagi bulowskie, hashmapy musimy zmieniać, to jest bez sensu. A analityk mówi, że szablony są najważniejsze, bo lubi jakby potwierdzać pomysły prezesa, żeby być takim lubianym. Taki układ księciunio i Toadie się wytworzył, nie? Dobrze, więc pytam, a gdyby te szablony, no bo szablony ustawiają pewne bazowe rzeczy, miejsce dostawy, jakieś takie rzeczy, gdyby system sprzedawać razem z niewolnikiem karmionym ryżem i by ustawiał te rzeczy paluszkiem w systemie, a nie brałby się z szablonu, czy dalej by to działało? No działałoby. Aha, czyli to jest nieistotne. Jest istotne ze względów sprzedażowo-wizerunkowych, ale modelowo nie ma na nic wpływu. Okej, zgodziliśmy się. Czyli tak naprawdę, jeżeli zmieniasz sposób realizacji... Powiedziałeś właśnie teraz temu iberanalitykowi, że jest głupi? Tak. On sam doszedł do tego, że to jest nie takie istotne. Sam to odkrył.
Nie, no, że po prostu to jest bardzo ważne, ale w pewnym kontekście inny pomysł jest lepszy. I on to wymyślił. Proszę bardzo, niech sobie myśli, niech będzie zadowolony. Teraz tak, jak zmieniam sposób realizacji danej potrzeby, to mogę na przykład zamówić coś na taśmie produkcyjnej, niech to zrobią, zarezerwować na magazynie, żeby ktoś to przesłał, albo kupić o konkurencji. Zamówić z zewnątrz. Dobrze. Czyli tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę dodajesz potrzebę i są trzy sposoby realizacji potrzeb. Pytam, a czy będą inne sposoby realizacji potrzeb kiedyś w przyszłości? Pewnie tak. Okej. Okay. Czyli mam potrzeby i wszystko się kręci wokół potrzeb, więc nie ma żadnego zamówienia. Jest tak naprawdę potrzeba, która ma ile sztuk trzeba zdobyć i na jaki czas. Ale się przypomniał analitykowi, panie, widok zamówienia musi być, bo to do Excela eksportujemy i w PDF-ie musi być. Dobrze, a czy nie mógłbym powiedzieć, że zamówienie to są wszystkie niezrealizowane jeszcze potrzeby? To jest tylko taka projekcja? No w sumie tak. Można by uznać, że tak. To taki raporcik będzie z niezrealizowanych potrzeb. Okej, okay. A czy czasem macie potrzeby na przykład, że mijają po kwartale potrzeby? No tak, tak, tak. Aha, czyli parametr zapytania tylko się zmieni i nagle masz wszystko elegancko czytane. Deweloperzy się szuka, jejku, ile kodu możemy wywalić niepotrzebnego? Przecież to jest takie proste. I teraz są jakieś reguły, żeby to zamówienie zbudować. I na przykład są reguły takie. Potrzebujesz 100 kierownic, żeby zbudować kokpit. Na magazynie mamy 20. No to trzeba doprodukować 80, tak? Ale magazyn nie wysyła poniżej 40. Nie opłaca się w ogóle pakować. Aha, czyli muszę tak z magazynu wziąć, trochę doprodukować i trochę kupić konkurencji. Ale fabryka to nie produkuje poniżej 200. Aha, czyli musiałbym na zapas wyprodukować. Czyli z tego wszystkiego wychodzi, że nie, najlepiej kupić u konkurencji te 100 kierownic. W różnych fabrykach są różne reguły. I to jest najtrudniejszy kawałek tego kodu, jak zrobić te reguły, które spróbują mi skompletować moje potrzeby. Jedną konkretną potrzebę, która się składa na coś dużo większego. I nagle wychodzi nam, że mam konteksty, a dalej pytam, jeszcze ważne pytanie. Czy dane konteksty są reużywane? Czy na przykład produkujesz coś tylko z powodu zamówień? Nie, czasem produkujemy na zapas. Czy rezerwujesz coś w magazynie, robisz wysyłki z powodu zamówień? Nie, czasem wysyłam do innego magazynu, żeby mieć dywersyfikację dóbr pomiędzy magazynami. No to kupujesz na pewno tylko na potrzeby zamówienia. Nie, bo czasem kupujemy, żeby zniszczyć konkurencję. O, to ciekawo, powiedz mi o tym. No bo wiesz, bo jak BMW robi przetarg na limitowaną wersję, to nasz prezes wie to dzień wcześniej przed przetargiem, więc wykupujemy zapasy od konkurencji, żeby konkurencja nie mogła wystąpić w przetargu, bo nie ma już zapasów. I nie jest w stanie tego wyliczonego czasu na przetarg zrealizować. Aha, to ciekawe, dobrze wiedzieć. I DDD jest tyle fajne, że widzisz rzeczy, których się nie da odzobaczyć. Głęboko wchodzisz w każdą domenę. Okej, czyli mam kontekst produkcji, magazynów i zakupów i te konteksty mogą sobie działać zupełnie osobno, są reużywalne. No tak, czyli mam kontekst zbudowania tych potrzeb, mam kontekst tych samych potrzeb i te bezsensowne szablony, które muszą być, żeby konkurować z SAP-em. Okej, niech będzie, ale mogłoby bez tego działać? Mogłoby, no dobrze. Więc mamy zgrubnie te konteksty już wydzielone jakoś tam. I teraz taka dyscyplina się pojawia. Jak zmapować pojęcia z jednego kontekstu na drugi? I to jest uber trudne. No bo weźmy przykład. Potrzeba z kontekstu potrzeb i przykładowo pozycja towar na magazynie. Jak to się na siebie mapuje? To jest to samo? Mogę zrobić sobie jedną klasę w Hibernate i reużyć? Co coś innego? Czy mogę potrzeby realizować inaczej? No mogę. Czy magazyn używam do czegoś innego niż realizacja potrzeb? Też używam do czegoś innego. Aha, czyli to są być może zupełnie inne konteksty, które czasem się spotykają, a tylko czasem się ze sobą spotykają. Tylko czasem. A zgadnijcie, ile tabelek w bazie danych obsługiwało ten model? Jedna. Oczywiście. I status. I kol 1, kol 2 do kol 40 otwarte na rozbudowę. Nie? I 300 kolumn takich suma wszystkich błędów w tym modelu. No dobrze. Teraz w DDD mam różne sposoby mapowania kontekstu jednego na drugi. Na przykład partnership. Jedni z drugimi używają swojego kodziku. Czyli jak zmienię swój jeden kodzik, to drugim się nie kompiluje w drugim module. Super fajne. Kiedyś Evans w ogóle sugerował to przy outsourcingu. No bo praca ludzi gdzieś na wschodzie jest tańsza, więc oni się będą merge'ować do nas.
Obecnie już te stawki są takie, że się tego nie sugeruje. Nie, tak się bardzo nie opłaca. Shared kernel, to się rzadko zdarza. Mamy pewne pojęcia domenowe, które są wspólne, na przykład klasa money. Macie klasę money w kodziku? Nie. Nie, na dublach liczymy. Nie. Moneta. Jest w Java. A używacie pewnie sobie tam monetary value, tak? Okej. Okay. Wszyscy z Java są, tak? W dotnecie nie ma klasy money na przykład. Można? Można. Więc shard kernel to będą takie commonsy, tylko że jakby domenowe. Czyli tak będziemy sobie Jarka, którego będą sobie wszyscy tam używać. To będzie mało pojęć, jest tak naprawdę wspólnych. Tak naprawdę. Customer supplier. Mamy dwa zespoły, które umawiają się między sobą na współdzielenie pojęć domenowych. Umawiają się, ale wciąż jeden zależy od drugiego. Czyli na przykład jakbym miał system do faktur, wystawienie faktur, to ej, wiecie co, bo my w naszych fakturach to będziemy specjalnie fakturować, zróbcie dla nas coś tam. I moduł faktur ma swoją pozycję na fakturze, która jest dopasowana do naszego modelu. Konformist, nie dogadujemy się. Czyli jest jakieś leśne dziadki, robią system do faktur, nie chcą z nami w ogóle gadać i my się musimy do nich dopasować. Anti-corruption layer, zalewamy warstwą betonu te super pomysły. Tam jakieś smutni ludzie, tak jak reaktor w Czarnobylu. Zalewasz betonem, dwóch smutnych ochładza pręty reaktora, żeby to nie wybuchło. A my sobie progrujemy wobec modelu, czy wobec API, jaki byśmy sobie życzyli. Za 5 lat wasi następcy was zaleją tutaj betonem. Będą pytać, kto ich uczył, kto ich robił, skąd oni dojeżdżali w ogóle. Taki triple hit combo feedbackowy. Jesteście w tym dobrze, jak zauważyłem. Albo moje ulubione open host, czyli zamykam sobie te moje obiekty domenowe, zamykam sobie pod jakimś API i tak naprawdę jak chcesz ze mną pogadać, to nie dostajesz moich klas domenowych, ja tobie wystawiam API. No dobrze, ale to API to ja wciąż muszę mieć w jakimś modelu, musisz ze mną porozmawiać, to API ma jakieś parametry, te moje serwisy, tak? I teraz jakim słownictwem będziemy się wymieniać? Kolejny pattern, publish language, czyli wyłaniam sobie język, który nie pochodzi ani z tej domeny, ani z tej domeny, z tego kontekstu, bounded kontekstu, jest też trzecim kontekstem służącym do komunikacji. Bo teraz technicznie, może to jest dobry moment, żeby zmapować te pojęcia. Bounded context to jest pojęcie biznesowe. Jest jakiś kontekst, w którym słowo item, słowo need, coś tam sobie znaczy. Teraz technicznie ja mogę bounded context zamienić na moduł lub kilka modułów. Może być na przykład, że kontekst magazynowy ma w sobie moduł do przyjęcia towaru, wydania towaru, roboty, które same zbierają, towary spółek i w tych trzech modułach słowo item znaczy to samo, jesteśmy umówieni na to samo słowo, czyli jestem w jednym bounded kontekście biznesowym, ale mam kilka modułów technicznych, które ze sobą są w couplingu i to jest ok, bo to pojęcie znaczy to samo. Natomiast gdy te pojęcia są zmapowane bardzo odlegle, to wejdę sobie w published language. Przykład teraz. Zaczerpnąłem przykład z dużego polskiego portalu aukcyjnego, gdzie ten oto młodzieniec miał prezentację, gdzie ja zrobiłem zdjęcie jego slajdu z tej prezentacji. Nie zdradzam żadnych tajemnic klientów, nic, po prostu powiem to, co ten młodzieniec powiedział i tyle, nic więcej. Więc on powiedział tak, że w czasach, gdy byli napisani w PHP-ie, mieli 200 mikroserwisów, mieli taki model zdarzeń, którymi się mikroserwisy między sobą komunikowały, a jak przepisali to na Java, to mają teraz 700, prawda? Na ciebie patrzę. Słucham? Bliżej już 800 mikroserwisów. Tam jest tylko guzik kup teraz, nie? Co oni tam robią, ja nie wiem. I przeszli na taki publish language, tylko z tego, co on powiedział, nie udało mi się znaleźć publish language pomiędzy wszystkimi bounded kontekstami, bo to jest impossible. Być może to nie istnieje w przyrodzie, być może nie ma czasu, albo to się nie opłaca. Tylko po tam kilkanaście, czy tam ileś mikroserwisów jest w jakimś tam Publish language się komunikuje, takie wyspy są porobione. Przykładowo, co powiedział ten młodzieniec? Na przykład leciało, między jednym mikroserwisem a drugim leciało sobie zdarzenie, pole kup teraz zmienione na fałsz. Takie niskopoziomowe, techniczne zdarzenie. Tak jakbym wypluł sobie flaki i mówię, proszę bardzo, takie bliźnięta siamskie zrośnięte brzuchami, nie? Teraz, jeżeli nagle zmienię sobie, że to nie będzie boolowska wartość, tylko trójwartościowa czy siedmiowartościowa, no to niestety, wszystkie inne zespoły, które sobie kodują swoje mikroserwisiki, fajne, muszą się dopasować do tego nowej struktury, tego eventu, tak? I to nie jest tak, że oni to zrobią natychmiast. Oni mają swój backlog, mają swoje priorytety. I to, co powiedział ten młodzieniec, rekordzista zdarzenia miał 7 wersji. Bo jakiś event leciał w 45, przed III wojną mandżulską jeszcze
I chłopaki i dziewczyny w jakimś tam module są za 5 na event w tej wersji starej. Następni są na drugą wersję, a najnowsza wersja jest 7. Ale ponieważ oni ci z tego starego modułu nie mają czasu się domerdżować do tej najnowszej strukturki danych, oni są już na pierwszej wersji zdarzenia. Byliście w takim projekcie? Niby mamy mikroserwisy, miało być pięknie, że będziemy tak niezależnie pracować, będziemy tacy niezależni, jak sobie encie przepakujemy w DTOS-y, DTOS-y w JSON-y, tego JSON-a tak prześlemy po elektronami, po kablu i tam sobie odpakujemy go w DTOS-y i w encie, to będzie takie niezależne. Bullshit. Tak, no, te 7 wersji jest, dzięki temu tamci nie muszą się nic robić. Mamy tak zwaną konescencję, poczytajcie sobie, nawet na wiki jest fajny artykuł. Konescencja po polsku można wytłumaczyć jako splątanie. Mamy splątanie pojęć biznesowych, a to, że je 15 razy technicznie przepakowałem, to nic nie zmienia. Tylko spaliliśmy węgla trochę na te przepakowania, nie? Nic więcej. Bo jest splątanie tak naprawdę. Zmiana w jednym mikroserwisie musisz rozkuć ileś tam innych, zaszpachlować. I raz na 7 lat jest taka koniunkcja, raz na 7 lat jesteśmy gotowi na proda, nie? Że mamy już uwspólnione wszystko. Wodujesz to, ship that shit, tak mówili w 2000 roku. Działa, zwodowane. Nagle dwa mają error jakiś. Tak, wycofaj to. Nie mogę, bo już tu jestem. Zrobiłeś feature switcha? Nie, nie miałem czasu. Byliście w czymś takim? To się nazywa zwykły bank. I tak powinno być w każdym banku, jak mawia reklama. Tak jest w każdym banku. No właśnie. To co oni doszli przy przepisywaniu, na przykład oferta straciła możliwość natychmiastowego zakupu. Dlaczego? A co się interesujesz? Straciła to straciła, po co drążyć? Być może oznaczono pole kup teraz. Być może ktoś zalicytował, jak zalicytujesz, znika kup teraz. Być może klient nie płaci abonamentu, właściciel aukcji stracił tą możliwość. Być może kategoria produktów nie ma tej opcji. Samochodów od jakiegoś czasu nie można kupić teraz w tym portalu. Bo ludziom się zera pieprzyło, jak wystawiali aukcję, a według prawa musisz sprzedać za 2000 Passerati, mimo że 20 kosztuje. Jest wiele powodów, dla których oferta straciła możliwość natychmiastowego zakupu i nieważne dlaczego. I teraz nadawca tego zdarzenia, może być w ogóle wielu nadawców takiego faktu, bo w wielu mikroserwisach coś zaszło, że straciła. Nadawca może dowolnie zmienić swój kodzik, swój model domenowy w swojej domenie, ale tam pomiędzy domenami mam tak abstrakcyjne zdarzenie, że raczej nie powinno mnie to kopnąć. Oczywiście przy dużej zmianie, no to mnie to kopnie, życia nie oszukasz, ale mam pewien bufor zmian, który mnie nie kopnie. Użytkownik jest aktualnie najwyższym licytującym. Dlaczego? A co się interesujesz? Jest to jest. Może zalicytował, może ktoś, kto go przebijał, stracił konto, wykopaliśmy mu jego ofertę. Jest wiele powodów, dla których ten człowiek teraz wygrywa i koniec kropka. Ma to sens? Pytanie, jak teraz znaleźć ten model Publish Language? Bo jak sobie modulujemy każdy bounded kontekst z osobna, tam mamy eksperta dziedzinowego albo i nie od danego kontekstu, ale czy oni rozumieją mapowanie międzykontekstowe? Nie, ci ludzie nie są od tego. Oni się nie znają, co się dzieje w innych działach, gdzieś tam w korpo. Ale oni się muszą dogadywać. Zobacz imprezę firmową, jak dział sprzedaży, dział magazynowy. O czym oni gadają na libacji? Na pewno nie o pracy, bo nie mają wspólnych tematów. Ale mówię o dogadywaniu się w pracy. Oni w końcu to nie jest tak, że oni no. W ogóle firma to są swobodne grupy ludzi, tylko jest ktoś nad nimi, kto tak, rozumie, jak oni się powinni... Tak. I na tej sesji... Tak, na tej sesji strategicznej my poznamy te słowa, ale będą wieloznaczne. Czasem będą mówić produkt, czasem będą mówić tam item, różne, i to będzie piękna tragedia komunikacyjna, nazwijmy to. Więc teraz my musimy to wydestylować. Właśnie, dlaczego to nam nie działa? Bo zobaczmy sobie. Kojarzymy Conwaya na takim spotkaniu, jak to każdy wie, co jest sprawa Conwaya, tak? Super. SOA. Część z was ma twarz oczaszki, które pokazują, że pamiętacie czasy SOA. Właśnie, to nie jest WSDL. To jest właśnie ten problem. SOA to jest zestaw zasad, które nie są głupie. Naprawdę nie są głupie. Mikroserwisy tak naprawdę robią SOA. SOA ma ten problem, że był w czasach, gdy jak na pudełku miałeś napisane wspiera SOA i XML-a dwa razy, to się sprzedawało samo. Tak jak dzisiaj krypto, cloud i machine learning. Nie? To były te czasy.
I korpo zeszmaciło SOA po prostu, zeszmaciło. Zrobili z tego szyny integracyjne i dlatego to było smutne. Natomiast same zasady nie były głupie. Między innymi jest zasada pojedynczego źródła prawdy, która mówi tak. Prawda o jakimś fakcie biznesowym powinna być w jednym miejscu i wszystkie zmiany tego stanu prawdy powinny atakować w to miejsce. Weźmy nasz przykład. Mamy sobie ten kontekst potrzeb, gdzie masz tą potrzebę, gdzie sobie coś tam rezerwujesz. Mamy kontekst tylko magazynowy na razie, gdzie jest jakiś stan magazynowy. Skąd wiesz, czy towar jest dostępny? Po pierwsze, musisz sprawdzić, ile jest sztuk na magazynie. Jest 10 na magazynie. Po drugie, ile jest rezerwacji? Jest 7 rezerwacji. Ergo, mam 3 dostępne elementy, tak? Więc prawda o tym, czy produkt jest dostępny, jest rozsmarowana po wielu miejscach systemu. Być może jest zaplanowana produkcja tego produktu, więc będzie dostępny za 2 tygodnie, będzie go więcej, więc jeszcze kolejne miejsce prawdy i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele miejsc, w których ja muszę pozbierać dane, żeby wiedzieć, czy produkt jest dostępny, tak? A to jest chyba dosyć ważne, żeby wiedzieć, czy on jest dostępny. No to teraz będziemy Kafka streamami się wymieniać, wszyscy ze wszystkimi, będzie fajnie. Ma to sens? No właśnie. O, bardzo dobrze. Złamaliśmy zasadę pojedynczego źródła prawdy i teraz naprawiamy problem w nasz ulubiony sposób, nakładanie gaci przez głowę. Właśnie, budujemy tą naszą gwiazdę śmierci z pierwszej części, bo problem jest gdzieś indziej. Nie przestrzegamy zasady pojedynczego źródła prawdy i stąd się biorą całe kłopoty techniczne z tym całym bajzlem. Dlaczego mamy te dwa konteksty sprzedaży i magazynów? Bo zwykle jak modelujemy sobie nasze konteksty biznesowe, no to jest w korporacji, jest dział sprzedaży, jest dział magazynowy, są 2 działy, więc będą 2 konteksty. Dlaczego są w korporacji czy tam w jakiejś firmie, którą obsługujecie, 2 działy? Czy wynika to A z logicznego rozumowania lub B jest zaszłością? Bo 20 lat temu, jak z dzichu ze szwagrem zakładali firmę, to sobie zrobili 2 działy i tak już zostało. Czy to dzisiaj ma sens? Może tak, może nie. Musimy to zobaczyć. Więc być może pojawi się kontekst dostępności i w tym miejscu będę wiedział, czy jest dostępna jakaś rzecz. Kontekst dostępności. I teraz te moduły będą się pytać, ej, czy ta pozycja jest dostępna? Czyli wystawię im serwis. Albo jak się zmieni dostępność, ja będę propagował zdarzenia i oni będą mieli cache tej prawdy. Czy jest miejsce, gdzie jest prawda dostępności, a jeżeli chcesz, możesz mieć cache tej prawdy. I na przykład w module magazynowym tutaj będą leciały zdarzenia w tę stronę, no i w magazynie będzie widać dostępny i niedostępny. Ale myk jest taki, że jak coś chcesz zdjąć z magazynu, klikasz w module magazynowym zdejmij, to komendy idą tu, w źródło prawdy, to jest bardzo ważne. Ale można tak, że z GUI magazynowego walę w inny mikroserwis, da się tak? No chyba się da. Nie powinno być jakiegoś problemu. Dlaczego tak nie robimy? No bo jest przesąd, że tak się nie robi. Czyli wszystkie komendy zmieniające stan dostępności muszą stukać w kontekst dostępności i tylko tutaj. Ma to sens? Teraz propagacja tego stanu, czy synchroniczna, poprzez ja Ciebie pytam, czy jest synchroniczna, ja Tobie mówię eventami, to jest już wtórne, zależy od skali tego ruchu. Nie? Więc mam odkryty nowy kontekst. Taki kontekst, nazwijmy to wirtualny, bo w biznesie nie ma działu dostępności produktów. Nie ma takiego działu, ja go odkryłem poprzez destylację kontekstów. I teraz na przykład, moje produkty mają wiele wariantów. Masz na przykład, jutro będziemy na warsztacie robić takie zadanie, już wam ze spoilera zrobię. Jest sobie dzieło sztuki. Ono ma różne wersje. Rozdzielczości różne, więc pytam się, czy to dzieło jest dostępne? A w jakiej rozdzielczości? Więc muszę, pytając się do Availability, zadać 2 parametry w serwisie. ID dzieła i jego wersja, rozdzielczość. Za chwilę będziemy sprzedawać też muzykę, ale w muzyce nie ma rozdzielczości, tylko jest bitrate jako wersję tego dzieła, jakość dźwięku. No to muszę drugi serwis zrobić tutaj, czy jest dostępna muzyka, więc jak tylko dodasz sobie kolejny rodzaj towaru na magazynie, to będziesz musiał dodać, zmienić ten moduł dostępności, słabe, prawda? Więc tutaj trzeba wydestylować tą domenę, żeby kolejne typy towarów, ich cechy szczególne nie miały wpływu na to. Ma to sens? Więc być może tutaj będę miał 2 IDki, ID produktu, ID jego wersji i nieważne, czy wersją jest rozdzielczość, czy jakość dźwięku, czy cokolwiek, chcę się wydestylować do tych szczególnych przypadków i to jest najważniejsze. Jak tego nie zrobię, to i tak mam coupling tak naprawdę semantyczny. To jest mega trudne. Jak to mamy ogarnięte, wtedy to będzie
Czyli dodawanie nowych jakby źródeł istnienia produktów powoduje, że nie zmieniam kontekstu of ability. Trzeba to wydestylować. Jest taki rule of thumb, kiedy jakby te produkty się, czy te dwie rzeczy tak rozjeżdżają, czy nie ma sensu, próba stworzenia jakby jednorodnej reprezentacji? Patrzysz na reguły, na te niebieskie karteczki, czy reguły biorą pod uwagę te szczególne atrybuty produktu, czy nie, jak nie biorą, mnie tylko interesuje ID tego wariantu, a nie jego cechy szczególne, bo tam się często pierdzieli. Teraz część ludzi powie, no panie, co pan pierdzielisz? Przecież... Czekaj. Nie robi. Albo za daleko, a widzicie, bo za daleko stoję chyba od odbiornika. Przecież w magazynie powinno być dostępność produktów. No przecież w magazyn ma dostępność. Co pan gada? Naprawdę? Byłeś kiedyś w magazynie? Na magazynie leżą na półce towary. Czy to znaczy, że są dostępne? Nie, bo magazynier dla szwagra zarezerwował. Magazyn to jest takie miejsce, taki budynek, gdzie się składuje towary, a to nie znaczy, że one są dostępne. Absolutnie. To nic nie znaczy, że one tam leżą. Prawda hali, prawda oprogramowania. Dokładnie. Dokładnie. Prawda ekranu i prawda czego tam było za komuny? Prawda czasu, prawda ekranu. No, no właśnie. Tak samo tutaj. Więc czasem ludziom jest bardzo trudno się przełączyć zaraz. Jest jakiś kontekst, który nie istnieje w biznesie, tak? No bo im się posklejało w główce, że magazyn to mówię o dostępności. Nieprawda. To tak nie jest. I teraz jest duży problem, żeby to przeforsować tego typu model. Jak jest duże przywiązanie historyczne, emocjonalne do starego myślenia. Ciekawe to jest? No. Mogę mówić. Dobra. Ale czujecie ból, jaki by był, gdybyśmy o ten mikroserwis obarczyli tą odpowiedzialnością? Tak, no. To jest tak naprawdę warstwa integracji, prawda? Która po prostu agreguje dane z dwóch innych kontekstów. Bierze, ile jest tych przedmiotów w magazynie, nie. Patrzy na potrzeby. Nie. Czemu nie? Nie. To jeszcze raz. Gdy jest dostawa towaru na magazyn, ja mówię do kontekstu availability, zarejestruj 20 sztuk i on sobie tutaj liczniki przestawia, bo w nim są reguły dostępności i jak mu się to uda zrobić, to emituje zdarzenie na przykład, zarejestrowałem i moduł magazynowy sobie wpuszcza do siebie, że ma tyle sztuk, jeżeli chce to pamiętać. Wszystkie zmiany idą przez ten kontekst, bo jak zrobimy tą warstwę integracji, o której piszesz, to wrócimy do SOA korporacyjnego i szyn korporacyjnych, a nie chcecie tego robić, jak ci, którzy to robili, już nie chcą. To jest cały myk, że tędy idą wszystkie komendy, bo tutaj jest źródło praw do dostępności. Wszystko, co ma wpływ na dostępność, idzie tędy. Tak samo, gdy robisz rezerwację czegoś, to pytasz się w ability, zarezerwuj dla tej osoby to coś, on sobie to blokuje i być może puści zdarzenie, które spowoduje odświeżenie tego widoku z zamówieniem, z tą projekcją. Tak? Czyli to zamówienie to nie tylko projekcja pewnych zdarzeń, które w ability powiedział, że była możliwość udostępnienia tego czegoś temu komuś. To jest bardzo ważny myk w tym wszystkim. Nie? Właśnie. Właśnie. Teraz pytanie, jakim modelem pojęciowym będę się komunikował? Czy ja powiem, przyjęliśmy towar, a może nie przyjęliśmy, może ktoś zrezygnował. Dlaczego coś się stało dostępne? Bo przyjęliśmy towar, bo ktoś zrezygnował, bo zaplanowaliśmy produkcję. Jest bardzo wiele powodów, że coś jest dostępne, więc jeżeli ja wyrzucę tylko zdarzenie, słuchaj, to się stało dostępne dla tej osoby, nieważne dlaczego, to wtedy się Bayesel nie robi, bo ta wiedza domenowa, powód dostępności mi nie cieknie. Jeżeli dobrze pracuję, odrobię lekcję na poziomie Published Language, jest czysty fakt. Coś jest dostępne i tyle. No kurczę, no jeżeli rezerwacje operują na tym pojęciu, że coś jest dostępne albo nie, to musi to przecieknąć. To słowo musi przecieknąć, ale wysokopoziomowe, a nie niskopoziomowe powód, dlaczego jest dostępne. Czyli chodzi o odwrotnie. Skąd dostępność wie o istnieniu magazynu w ogóle? Czy coś na magazyn doszło i jest teraz dostępne? A, w tą stronę. Okej, to też jest pytanie, w jakim słownictwie tą komendę wypowiem. Tak? Jeżeli po prostu dodaj pewne elementy, nieważne dlaczego, czy przyjechał towar na magazyn, czy coś, po prostu wchodzę, dodaj je do puli dostępności.
Może być tak, że ta komenda wyjdzie z tego modułu. Magazynier sobie rezerwuje, bo magazynier ma swoje papiery, które ma jakieś WZ-ki i PZ-ki, przyjęcie i wydanie towaru. Tak? To jest w domenie magazyniera, że przyjechał towar i stąd będzie komenda. Słuchaj, zarejestruj to, on sobie zarejestrował, policzył swoje rzeczy, jak się udało, wyślę event tutaj, słuchaj, to się udało, to się pojawia jako w stany magazynowe. Tylko to się robi jako nie jedno źródło prawdy, tak? Bo teoretycznie to powinno być wyliczane do availability na podstawie tego, czy to leży w tym magazynie i czy tam coś i czy coś. A, to już masz dwa źródła prawdy. Ale nie, to jest bardzo ważne. To, że to leży na magazynie, to nic nie znaczy. Tu przyjechało. Nie wiadomo, czy nie znaczy. Może znaczy. Tak? Może dla availability musi leżeć w magazynie. Może tak być. Może tak być. Tak. No to wtedy nam się komplikuje cały proces i pojawiają się nowe komendy, nowe eventy i teraz pytam się, dobra, co to znaczy, że to jest dostępne? Jeżeli musi leżeć na magazynie, to wtedy musiałby z magazynu być, że to weszło tak naprawdę. Nie to, że podjechał pod bramę, nie, to weszło i ktoś to zeskanował, w jakimś tam przyjęcie towaru wypisał sobie i wtedy ta komenda będzie z tego miejsca szła. Ale dopóki tu nie wejdzie, to nikt nie ma prawa tej rzeczy kupić, wysłać gdziekolwiek, bo w ogóle nie jest w obrocie, nie jest dostępna do obracania. A obrót to jest być może kupiłeś, może dostałeś za darmo, może masz wymianę towaru, nieważne. Po prostu to wyjechało i jest już niedostępne. Tylko wtedy to availability jest cashem tej prawdy, a nie prawdą. Nie. Bo to, że coś jest na magazynie, to nie znaczy, że jest dostępne, bo może ktoś to zarezerwował jeszcze. Ja rozumiem. No. Tylko po prostu częścią tego, że coś jest dostępne, jest coś, że coś jest też w magazynie, więc to jakby się składa na to pojęcie. Inaczej by nie miałoby sensu. Nie. Właśnie, gdyby magazynier chciał zobaczyć, czy jest jakiś towar dostępny, czy sprzedawca, nie pyta się magazynu, tylko pyta się tej części, czy to jest dostępne. Oczywiście tutaj mogą iść sobie eventy, które tutaj mi to skoszyły, bo jeżeli mam duży ruch, będę już optymalizował tak naprawdę system, ale wciąż stąd wyszła prawda poprzez eventy, że to jest dostępne, albo zapytałem serwisem, czy to jest dostępne, to jest wtórne, jak ja to zapytam, ale tutaj jest była prawda. Sam magazynier... Przychodzi z tego magazynu, znaczy, bo już przyjechała, po co? Bo są dwie rzeczy, tak? Kolega zapytał o przypadek, bo jedna, że to jest kwerenda, czy to jest dostępne, to jest pytanie i to mogę pytać wiele razy, to nie zmieni stanu, a kolega podał przykład, a co jeżeli komenda zarejestruje pewną dostępność, wynika z tego, że coś musiało być na magazynie odhaczone poprzez, to się podpisał. Ja taki przykład z życia, chyba każdy z nas się, mały sklepik osiedlowy, no. Chcemy coś kupić na półce, pani wbija przez czytnik, i się nagle okazuje, że towaru nie ma. No, ma fizycznie na magazynie, na półce leży, tak? Nie jest wbity w system komputerowy firmy, nie ma. Czy w drugą stronę... Żeby nie pokazywać klientowi, że ma tyle ścianę. No, w drugą stronę chcemy coś kupić w markecie, nie wiem, pani potrzebuje tego. O, jest jej ostatnia sztuka, idziemy do półeczki, nie ma ostatniej sztuki, bo się okazało, że ktoś po prostu wziął, poszedł do kasy. Ale w biznesie takim jak sklepik, to, że nie ma w systemie, a mam na półce i sprzedałem, mogę to zrobić i to nie narusza żadnych reguł. No? Po prostu tam domena takich reguł nie istnieje i to jest okej. Okay. U nas, jeżeli byłyby takie reguły, że jest dla mnie super ważne, ile ja mam stanu tutaj, czy jeżeli sobie zobaczycie na loty, czy jeżeli sobie zobaczycie na dawki leków, jakie podać człowiekowi. Są leki, które jak weźmiesz więcej niż raz na tydzień, zabijają człowieka na przykład. I to się robi wtedy super ważne, ile on dostał tego. Więc tutaj wiecie, to jest jakiś tam przykładzik z jakimś tam towarem, nie? Umówmy się, że u nas jest super ważne, ile tego towaru jest. To są jakieś zrobione ze złota elementy i nie może żaden zniknąć, okej? Okay? Tak, żeby jakby... ścisłego zarachowania. O, ścisłe zarachowanie, piękne słowo. I availability to jest po polsku to całe zarachowanie, tak? Moduł całego zarachowania. W tym przypadku to mogło być tak naprawdę bezstanowe. Jest zapytanie, czy towar jest dostępny, tak? Na tym poziomie abstrakcji. No. Odpytuje magazyn, o ile sztuk na magazynie, odpytuje potrzeby, aktualne rezerwacje i na tej podstawie wyliczam, ile jest... Tak, i wtedy mam w czasie te strzały do tych serwisów, jeden, drugi, są rozciągnięte w czasie. Zapytałem go, pierwszy punkt, zapytałem go, a to już jest nie, ta prawda jest nieświeża. I wtedy mam problem. Ja nie chcę tego. Ja chcę mieć to spójne transakcyjnie w jednym miejscu, bo jeżeli będę robił strzały na bok, no to mam niespójność. Mhm.
na koniec trzeba zrobić reklamę. Ale się eventami, biznes już wie, że jak eventy równają się opóźnienia, coś się odsunie, więc może to się wyjaśni, jak... Tak, tak. Też tylko, czy jak dobrze rozumiem, w tym momencie jak mamy ten magazyn, to rozjechany z tym availability, pożycie i rozumiem, że raz na jakiś czas możemy mieć właśnie inwentaryzację i wtedy nowy rodzaj eventu idzie, prawda? Jakby mieliśmy w systemie, że jest 18 sztuk, sprawdziliśmy, jest 13. Mamy inwentaryzację i to jest... Ale to pytanie... Wtedy popolujemy dalej, żeby te availability poprawić. Tak, i tu jest pytanie o źródło prawdy. Jeżeli wam biznes powie, nie, u nas prawda jest o tutaj, no to co się będę kłócił, nie? Ale być może ja odkryję, że jest jakiś osobny kontekst z prawdą i ta inwentaryzacja, co mówisz, to jest tak naprawdę raz na jakiś czas odświeżenie tych cache'y, mówiąc po naszemu, tak? Natomiast chcę wam tylko pokazać, że przez storming da się odkryć takie rzeczy. Kiedy się da? Jeżeli przyklejamy te karteczki, jeden przyklei zdarzenie, ej, u mnie zdjęto z magazynu, drugi mówi, zaraz, zaraz, bo u mnie w rezerwacjach to też coś jest na rzeczy z tym. I to, co wam mówiłem na początku, jeżeli wszyscy będą naraz przykleić te karteczki jako Brandoliniego, to jest duża szansa, że my nie zauważymy na 10 metrach rozpiętości ściany, że coś ma wpływ na coś. Bo każdy sobie przylepi swoje, wypróżni się z tego, co ma w głowie i co. No i sobie polepiliśmy, do widzenia. Dlatego ja wolę to robić po kolei. Jedna osoba przykleja, reszta patrzy, a kurde, to chyba coś ze mną jest ważnego. Ten koleś mówi inne słowo, ale to chyba ma na mnie wpływ. Albo nie ma. Nie zawsze to zauważymy, ale jest dużo większa szansa, że to zauważymy, niż jak będziemy to radośnie wszyscy tam lepić. To jest jakby morał z tego wszystkiego. Przejdźmy sobie teraz do taktycznego podejścia, to może wtedy odpowiem na twoje pytanie z tą spójnością. Teraz, jak już jestem w kontekście, odkryłem sobie jakiś kontekst, który chcę, jest trudny, nie rozumiem jego reguł, chcę pogłębić moje rozumienie, to odpalam sesję taktyczną. I celem tutaj jest zrobienie modelu. I te sesje odpalasz jakby nie, że raz, tylko... Kiedy jest potrzeba. Kiedy jest potrzeba. Typowo tak, pomodelujemy sobie, wygląda dobrze, bo ściana wszystko przyjmie, a później kompilator nie wybaczy. Mówi, skąd masz ten parametr? O kurde, faktycznie się kupy nie trzyma ten model. Więc zwołujemy spotkanie, jeszcze raz to modelujemy, albo pogłębiamy. Teraz tak, będę mówił o takim pojęciu jak agregat. Agregat w DDD to jest obiekt, ale nie obiekt taki, że get i getterami masz przejść po całej bazie danych. Agregat jest tak jak Greki, jak miał pełną, piękną prezentację, sztuka programowania pod kątem niszczenia kodu, jakiś taki, taką prezentację. Gdzie obiekt to jest samotna wyspa, ma w sobie obiekciki, ale te wyspy nie są ze sobą połączone. Zobaczmy sobie na przykładzie. Dobra, mamy te moje dwie poddziedziny. Dostępności, gdzie dodaję sobie jakąś pozycję, czy chciałbym zarezerwować jakiś element, został zarezerwowany, wyliczyłem jakiś czas i ta pozycja została zarezerwowana, ale nie w moim kontekście. Ona jest zarezerwowana w kontekście dostępności. Już widzę, że to zdarzenie zachodzi w zupełnie innym miejscu. Później chciałbym sobie wygenerować ofertę, no bo jak sobie zarezerwowałem ileś tam pozycji, to pytam, ile to będzie kosztować? I zadam pytanie, zaraz, ale skąd bierzesz ceny? Z momentu dodania pozycji, tutaj były jakieś ceny, czy z momentu, gdy chcesz wyliczyć ofertę? Które ceny obowiązują? Ja nie wiem, nie znam się, pytam się biznesy. Są różne biznesy, w niektórych cena jest zamrożona, czyli to jakieś sobie snapshoty porobię poprzez value objecty, a w niektórych jest to wynik funkcji, po prostu jak zapytasz, to ci powiem, tak jak w fizyce kwantowej. Dopóki nie badasz stanu, stan jest nieistotny, tak? Jeżeli żyjemy w symulacji, ja sobie teraz patrzę tu, to wy jesteście, bo wy jesteście botami oczywiście. Jesteście wyliczani na funkcjach prawdopodobieństwa, bo to jest tańsze. Jak spojrzę, to dopiero są mi renderowane piksele szczegółowe, tak? No. Dokładnie. No, to teraz pytanie o mój model, tak? Kiedy te ceny są wyliczane? Gdy na nie patrzysz, czy są zamrożone? Zależy, jak sobie kupujesz Ferrari, tu macie w Katowicach niedaleko salon, przychodzisz, mówię, chcę to Ferrari, proszę bardzo, cena jest zamrożona teraz, ale za 3 miesiące będzie decyzja, czy ci sprzedamy. Historia mandatów, historia szkoleń sportowych, historia ogólnie reputacji na mieście i jak to sprawdzą, to ci go wydadzą albo i nie. Natomiast w innych sklepach jest gwiazdka, cena nie jest ceną w rozumieniu kodeksu karnego i będzie wyliczona ad hoc, gdy tak naprawdę będziesz płacić, tak? Cywilnego. Jakiegoś tam. Ja. I później... Jest oferta. Jak sobie przekleić bananów na tableta, to wtedy masz cenę w rozumieniu kodeksu karnego. I po ofercie jest zakup, czyli wtedy blokujemy te wszystkie pozycje dopiero wtedy, gdy kupiłeś. Bo tutaj była tylko czasowa rezerwacja. Jak się rozmyślisz, to ona wygasa, albo jak minie czas, tak?
Możesz samemu się rozmyślić, zdjąć rezerwację albo czas minie, a tutaj przy zakupie to jest blokada. Czyli to zdarzenie wiem, że będzie u mnie w kontekście availability. No i teraz zaczynam pytać. I powiem wam jedną rzecz. Kiedyś na jednym warsztacie taki super senior analityk powiedział, panie Sławku, to się u nas nie sprawdzi. Ja też. Bo wiecie, że to, że komuś nagle pewnego dnia wpisano w umowie o pracę stanowisko analityk, to nie znaczy, że nagle mózg zdobywa zdolność do analitycznego myślenia. To znaczy, że on już nie umie programować. Bo to są dwie różne rzeczy. Umieć analitycznie myśleć, a mieć stanowisko analityk. To czasem jest zbieżne, czasem nie musi być, tak? To się u nas nie sprawdzi, bo pan umie tak precyzyjnie zadawać pytania w punkt, a my nie umiemy tak dobrze zadawać pytań do biznesu. 20 lat analizy, on nie umie zadawać pytań. Dobrze, to ja teraz pokażę na metapoziomie, czyli myślenie o tym, jak się myśli. Zawsze, jak widzę jakieś zdarzenie, czy widzę jakiś kontekst, pytam, dlaczego to się zmienia, po co to się zmienia, jak często się zmienia, czy są alternatywne sposoby wejścia, wyjścia i tak dalej. Zawsze zadaję te same pytania, nieważne, czy pytam o sprzedaż marchewki, leków, czy samolotów, czegokolwiek. Te same pytania. Więc pytam, dobrze, wy coś rezerwujecie po to, żeby poznać ofertę, tak? Czyli zawsze z rezerwacji jest oferta, tak? Nie zawsze, panie Sławku. Bo czasem jest tak, że... Bo jest taki pan Zdzisiu, najstarszy sprzedawca, on to wciska kit tym klientom, jak jest faworytem prezesa i on nie umie tych internetów obsługiwać, i on w Excelu robi oferty i on ma boski level rabatowania. Więc czasem te zakupy, oczywiście najczęściej jest oferta i robimy zakup, ale często też importujemy Excela i bierzemy ceny z tego Excela do zakupu. A, to już widzę, będzie osobny kontekst. Pewnie osobny moduł nawet technicznie. A dobrze, czyli są różne sposoby wejścia do zakupu, z oferty albo z Excela, tak? Rozumiem. Ale do oferty zawsze jest po to, żeby coś kupić, prawda? Zawsze stąd idę tu. No nie, panie Sławku, czasem to jest inaczej, bo czasem przychodzi klient taki męczy dupa i on chciałby takie rabaty. I my mu generujemy ofertę taką bardzo, bardzo niską, ale mówimy, że za 2 miesiące będą towary, ma takie ceny niskie. I on sobie to drukuje, idzie do konkurencji, i się powołuje, to jest jego argument w negocjacjach. I my tam atakujemy, to jest taki sabotażysta, który atakuje konkurencję, mu dajemy tylko amunicję. Więc czasem ta oferta to w ogóle nie wynika z cen, jakie się kalkuluje z algorytmów, to co rozmawiamy teraz, tylko się wpisuje na sztywno takie ceny, takie dumpingowe, nie? A, to dobrze wiedzieć. Ale dobra, to a skąd się bierze oferta? To są wszystkie rzeczy, które są dostępne w ogóle, macie w ofercie, tak? Nie, panie Sławku, to nie do końca, bo czasem przychodzi klient, on chce takie duże zamówienie na 15 pozycji, z czego dwie nigdy nie mieliśmy w ofercie. I nie będziemy mieć, bo nie warto. Ale klient nie kupi całości, jak mu nie zaofertuje wszystkiego. Nie mogę mu tych dwóch pozycji wypieprzyć, bo on w ogóle nie będzie z nami rozmawiał. Więc zrobimy mu ofertę na 13 rzeczy z naszego magazynu, plus dwie nieistniejące. Jak kupi, to albo się dokupi od konkurencji te dwie rurki, których nie mamy, albo nie dojadą. To już piękny Grzegorz, że u sprzedaży tam ogarnia takie przypadki. Aha, czyli między tym kontekstem a tym, tylko czasem bywa spotkanie na modelach, a czasem nie bywa, czasem coś innego wchodzi w ten kontekst. Czyli to będą zupełnie inne modele i to, że słowo brzmi tak samo item, czy product, czy tam lot, czy badanie, to jest tylko takie słowo, które ludzie często używają, ale to nie jest to samo w kodziku, bo inne rzeczy tam wchodzą. Ma to sens? I czy to jest trudne zadawanie pytań? Trudno jest takie pytanie zadać? No nie, zawsze pytam, czy zawsze stąd jest tu, czy mam jakieś inne wejście, czy mam inne wyjście. Tyle. Dobra, sorry, że się uniosłem, ale po prostu... Kurde. Dobra. No i jesteśmy w tym naszym kontekście availability. I teraz tak, jak jestem na sesji taktycznej, to ja wchodzę w reguły, więc pytam się o reguły. Czy zawsze jak dodajesz pozycję do twojej rezerwacji, ona się dodaje? Nie zawsze. O, to ciekawe, kiedy się nie udaje? No po pierwsze się nie udaje, jeżeli klient jeszcze tego nie zarezerwował. Bo jeżeli klient już coś zarezerwował, to nie może ponownie zarezerwować. Powiedzmy, mamy unikalne dobra, których nie możesz dwa razy kupić. To jest pierwsza reguła. Druga reguła. Pozycja musi być w ogóle dostępna. I trzecia, żaden inny klient jeszcze tego nie zarezerwował. Takie trzy reguły. I teraz tak, Brandolini sobie wypisuje te reguły na karteczce w punktach.
Natomiast ja wolę każdą regułę wypisać sobie osobno. Zaraz zobaczcie dlaczego. Każda reguła to jest if w moim kodziku. Każda żółta karteczka to jest jakaś istotna zmiana stanu, zmiana pola w klasie, która może skutkować eventem na brokera, ale nie musi. Dobrze, więc mam takie trzy regułki. No i teraz jak chcę być fajnym chłopakiem i robić obiektowy, fajny kod, no to muszę robić prawdziwe obiektowe, hermetyczne agregaty. No więc stawiam hipotezę. Więc będzie agregat rezerwacja, który będzie przechowywał wszystkie rezerwacje klienta. I on będzie trzymał spójność. Agregat to jest taka klasa, która ma jakieś prywatne pola, nie ma getterów, żeby tam nie wydłubywać. Może mieć get, ale snapshot niemodyfikowalny. I to jest obiekt w rozumieniu object oriented, czyli ma metody. To nie jest anemiczna encja, tylko ma metody, takie, które coś zmieniają stan tego obiektu. OK. No i teraz szukam, każda karteczka z reguły, czyli każdy if po mojemu, musi mieć domeczek. Musi mieć domek, czyli klasę. I teraz pytam się, które reguły muszą być spójne natychmiast all or nothing, tak jakby transakcyjnie, więc te wszystkie karteczki, które muszą być spójne jednocześnie, muszę zamknąć w jednym domku, w jednej klasie. Więc biznes mówi, te trzy reguły muszą być spójne, nie mogą się rozjechać. Dobrze, więc pytanie, czy obiekt rezerwacja, który miałby w sobie klienta i pozycję jego rezerwacji, by mi opierdzielił te trzy reguły? Czy mógłby sprawdzić, czy klient jeszcze nie zarezerwował? Czy biorę tą karteczkę w klientu? No tak, sprawdzi, bo jeżeli mam pozycję rezerwacji, widzę, że nie mam jeszcze rezerwacji na ten nowy produkt. Czyli to będzie metoda add w nawiasie item i tam jakiś if, który sprawdza, czy jakaś kolekcja jeszcze nie contains coś tam. Czy mogę sprawdzić, czy pozycja jest dostępna? No mogę, no bo jeżeli pozycja jest parametrem, to pozycja ma jakieś tam metodę, czy jesteś dostępny, a nie get status, nie? Tylko czy jesteś dostępny? Bo status i parę innych rzeczy może z jej punktu widzenia znaczy, że jest dostępna. Ale czy ta rezerwacja wie coś o rezerwacjach innych klientów? No nie, bo to jest rezerwacja naszego jednego klienta. Więc w takim razie nasza rezerwacja nie jest w stanie sprawdzić, czy ktoś inny tego nie zarezerwował, to by wyszło poza jej granice agregatu. Ale senior developer jest w stanie tu wstrzyknąć connection i przeryć całą bazę, tak? Tak, ale to już nie jest agregat w rozumieniu DDD, bo wychodzi poza granice swoich prywatnych pól. To już nie jest agregat, to jest jakieś coś. Nie wiem, ja się tu nie bawię. Czyli to jest zła granica agregatu, bo nie jest w stanie zmieścić tych karteczek. No to może klient, niech klient ma w pamięci, ma kolekcję swoich rezerwacji, swoich zakupów, niech to będzie agregat. Oczywiście klient w kontekście availability, bo klient w kontekście CRM-u to ma nawet imię i nazwisko. Inne super ważne rzeczy, jak nawyki zakupowe, ulubiony kolor papieru do korespondencji i takie pierdoły. Ale klient w kontekście availability to ma to. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Klas klient, mogę mieć 15 różnych klas klient w różnych pakietach, w różnych modułach. No to klient zna swoje rezerwacje, ale nie zna rezerwacji innego klienta. Czy ten klient, żeby wiedzieć, czy coś może zarezerwować, musi zapytać każdego klienta w systemie. Czujecie tego selecta? Umarł w butach, nie? No to może coś szalonego, to może item, może pozycja będzie agregatem, czyli pozycja pamięta historię wszystkich rezerwacji, czyli rezerwacja tylko wewnętrzną encją w agregacie item. On pamięta, kto ją zarezerwował i ma metodę, czy jesteś dostępny per właściciel, czy rezerwacja to jest taka struktura danych, kto, kiedy, co zarezerwował. Bo na przykład tobie wygasła, drugi sobie zarezerwował, bo mam kilka pozycji, bo mam kilka sztuk, na przykład mam pięć sztuk, więc możesz pięć rezerwacji mieć. No w szczególności jednoelementową, mówmy się, tak na zapas już zrobiłem, no. I mówię, słuchaj, zarezerwuj się per jakiś właściciel i czy jesteś zarezerwowany. I on jest spójny, ma komendę i kwerendę w sobie. No i teraz, powiecie, nie no zaraz, item ma historię, tak, bo to nie jest item z magazynu. To jest item w kontekście availability, tak? To jest bardzo ważne. W tym kontekście niech ma sobie taki model. I to jest bardzo ważna rzecz, że nam się często myli korzeń agregatu, bo zwykle się myśli, no dobra, będzie rezerwacja z pozycjami, a to odwrotnie. Pozycja ma w sobie rezerwację. To jest tak, jakbyście rękaw na lewą stronę wykręcili. Odwrócenie korzenia w agregacie. To jest bardzo typowy pattern, nam się tylko wydaje. Tak jak kalmary. Oprawialiście jakieś kalmara? Na lewą stronę się go tak wykręca, żeby go tam oczyścić, nie? I teraz użyjemy takiej mnemotechniki, pobudzimy wasze ciało migdałowate, żeby zapamiętało silną emocję i połączyło to z hipokampem, z faktem. Unia Europejska, bo byłem w takiej domenie sprzedaży złudzeń wędlin i złudzeń mięsa kiedyś. I chłopaki im powiedzieli, że Unia Europejska gdzieś w 2000...
któryś tam 13-14 wydała takie ostrzeżenie, że podrabia się kalmary w plasterkach, te takie są mrożone w marketach, ze świńskich odbytów, tak. Więc zapamiętajcie, że czasem taki agregat jest jak kałmar. Trzeba się dobrze zastanowić, co jest jego korzeniem, jego głową, a co jest jego bebechami, bo się można grubo tutaj pomylić. Ktoś powie, panie, no ale ja chcę mieć podgląd rezerwacji, ja chcę zobaczyć ekran rezerwacji. To nie umiesz napisać selecta po itemach, które żeś zarezerwował, jeszcze żeś nie zapłacił? A ten select dużo kosztuje. To umiesz w CQRS-ie mieć modelu z projekcją? A da się? No można. A, i będzie działać szybko i będzie spójne. No, rozwiązany problem. Czyli to będzie mój agregat, który mówi mi spójnie, czy dany item jest dostępny. Jest dostępny, gdy nie istnieją rezerwacje klientów, gdy moja rezerwacja zobowiązująca nie wygasła i tak dalej. Dobrze. No i teraz wszystko fajnie, narzeźbiliśmy sobie kodzik, item, być może przykryjemy go serwisem, żeby zamknąć sobie w osobnym open host serwisie, w tym wzorcu DDD. I nagle zmiana. Przychodzi klient, mówi, wiecie co? Kurde, ale jest akcja. Bo te rezerwacje to jest super pomysł. Ja go wymyśliłem, to jest super pomysł. I, nie ale, bo ale zaprzecza. I mamy taki problem, bo mamy atak. DOS biznesowy nam zrobili. Ktoś narezerwował nam wszystkie produkty z magazynu. I one są niedostępne i nie możemy nic sprzedać. Może tak być? Może tak być. Jak byście teraz, co byście teraz zrobili jako programista? Wystawili fakturę i to nie jest mój problem. Dobrze, kombinuję. Dobrze, amator by zaczął, czekaj, już zaraz IFA dopiszę. Ale nie, jako kolega konsultant już rośnie. Drąży ból. No, Grzesiu. Ajajajajaj, jak na rozrabiałeś. Ile wy tracicie miesięcznie? O, szkoda gadać. Wiem, bo mam wgląd do bazy produkcyjnej, bo chciałeś, żebym coś sfiksował. Wiem, że macie 100 tysięcy sprzedaży dziennie, marży macie 30%, czyli 30 tysięcy dziennie tracicie. Oj, Grzesiu, chyba cię wywalą. A co najmniej będzie degradacja z 2.0 TDI na 1.2 TFSI. Oj. Oj, na światach już z tymi od konkurencji to nie powalczysz. Oj, Grzesiu, jak mi przykro. Dzieci masz w prywatnej szkole, dużo to kosztuje w ogóle? Oj, no to słuchaj, to ja mam taką propozycję. To nie są tanie rzeczy, to teraz odwrócić. O, zrobię to za tydzień za 2 dyszki, a na jutro za 5 dyszek. Co ty na to? Czy nie czarżujesz za robocze godziny, tylko za efekt, za redukcję jego bólu, tak? Mówi, dobra, dogadam się. Nie, najpierw faktura. Dobrze, kolega mówi, bo z Grzesia zawsze się z tego wyplączę. Dobrze. I przychodzi senior analityk. Mówiłem durnie, bo przyszła nowa reguła. Limit per klient. Jakbyście mieli agregat klient, tak jak od razu mówiłem, że klient ma rezerwację, to by klient miał takiego ifa, if, po więcej rezerwacji niż x, to by był throw exception i byśmy to opierdzieli. A teraz co zrobisz? No dobrze. Teraz mam już 4 karteczki z regułami i szukam domku dla nich. Czy jestem w stanie w którymś z tych agregatów lub jakimś nowym zrobić tak, żeby wszystkie te 4 reguły były spójne natychmiast? Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie tego zrobić. Bo albo mam spójność na poziomie itemu, że tu wszystkie rezerwacje na niego są w transakcji, albo spójność na ilość rezerwacji klienta. Nie mogę tego i tego zagwarantować. Ja chciałbym wrócić do 3 karteczek jeszcze, no bo jak tu mamy rezerwacje, tak? To... No. One nie są częścią tego itemu, tak? To jest tylko referencja słaba do tej rezerwacji. Nie, są jak najbardziej jego częścią. Są wewnętrznymi encjami. To jest rezerwacja per jeden item tylko, tak? Tak. Per jeden item, dokładnie. To by był, jak pokazywał na Brdalik, encja reservation, bo miałby zasięg pakietowy, bo ja zawsze robię tak, że agregat ma swój pakiet w Javie. Korzeń jest publiczny, fabryka jest publiczna, interfejs repo jest publiczny, natomiast wewnętrzne encje są niepubliczne, bo to są jego prywatne bebechy. Nikt ich nie powinien gdzieś tam widzieć. Teraz dążę do tego, że w takim podejściu nie jestem w stanie zapewnić spójności. I pytam, co jest dla was bardziej istotne? No bo jeżeli, bo jest taka zasada techniczna, że w transakcji możesz pobrać z bazy danych do pamięci kilka agregatów, ale zapisać możesz tylko jeden. Nie zawsze się jej trzymam, bo czasem nie mam aż takiego ruchu i sobie zapiszę kilka agregatów, super. Ale nawet gdy się tego nie trzymam, to zadaję sobie pytanie, czy gdybym musiał się trzymać tego, że zapisuję jeden agregat,
w transakcji do bazy, to co by musiał być spójne? Bo dzięki temu, że agregat jest mały, ja kiedyś mogę to przeciąć, rozwalić na osobne moduły i zdeployować jak osobne mikroserwisy. Mam swobodę, jak agregat jest za duży, nie mogę tego rozciąć, bo jest wszystko pozrastane. Więc pytam, na czym wam bardziej zależy? Czy to, że dwa razy nie sprzedam tego samego itemu, ja jestem w stanie zagwarantować, item będzie spójny, bo to jest transakcyjne, ale tutaj musimy tylko optimistic locking dobrze zrobić na Hibernate. To nie jest takie łatwe, żeby zablokować agregat, ale tam wyślę wam linka do prezentacji, jak to zrobić. Kosztem tego, że być może klient przekroczy limit. Jak jest limit na 15 rezerwacji, pytam się biznesu, czy by się coś złego stało, gdyby klient zrobił 16 albo nawet i 17 rezerwacji. Nie no, kurde, tam o dwie się nie będziemy kłócić. No tak z grubsza niech 15 ma. Albo odwrotnie. W szpitalu będzie, nieważne ile leków jest w aptece, ważne ile dostał dawek, bo to go zabije. Więc w różnych biznesach będzie różnie. Może być sytuacja, jak to Ferrari kupujesz, jest jedno na salonie, a dwóch programistów, startupowców chce przyszło kupić jednego dnia. Sprzedajesz dwa, mając jeden. Sprzedaje się dwa wtedy. I wtedy klientowi mówisz drugiemu, o panie, spadło z lawety, ja panu nie sprzedam takiego bitego, nie. Ale Lambo mamy w dobrej cenie. Albo coś takiego, no. Zależy od biznesu, więc trzeba się zapytać, co ma być spójne natychmiast, co może być później. I nie jestem w stanie tej nowej reguły dodać. Gdyby okazało się, że to jest ważniejsza reguła od dostępności produktów, to muszę przerobić kodzik, oczywiście. Ale ile mnie kosztuje czasu przeniesienie logiki stąd tu? To jest malutki, przecież ile to jest? Bez testów godzinę co zrobimy? Nawet z testami, bo to jest tak małe, że przerobienie tego jest śmiesznie tanie. Bo klasa jest malutka, robi jedną rzecz, zapewnia mi regułę, która jest spójna natychmiast. Dobra, jak by to mogło wyglądać? To tak, zapomniałem powiedzieć na początku ważnej rzeczy. Jak mamy ten storming strategiczny, ten wysokopoziomowy, to tam już widać klasę problemu, z jaką się spotyka. Na przykład w availability. Wyszło mi, że zmagam się z konkurencją. Mam jakieś zasoby ograniczone i wiele osób chce je kupić. Tak? To jest tej klasy problem. To już widzę, że muszę dać ludzi do tego projektu, którzy orientują się w czymś takim. Jak mam ofertowanie, w ofertowaniu problemem jest to, że płynie czas. I ceny się zmieniają w czasie. W rabatowaniu mam to, że mam dynamiczne reguły rabatów. W magazynie mam to, że muszę hiperszybko wyświetlić prostą strukturę danych. Bo dużo ludzi, tak jak na portalach aukcyjnych, dużo ludzi przegląda, znacznie mniej kupuje, tak? Są zupełnie inne klasy problemów. Bo jak kupuję, no to mam konkurencję, bo te rzeczy się kończą. Jak przeglądam, to ma to, technicznie to jest wyzwanie. Modelowo to jest prymitywne, nie? Ma to sens jakiś? Dobra, tutaj mieliśmy, przypomnę, dyskusję, co musi być spójne natychmiast. I tutaj Jarek pytał, a przecież jak jest mały ruch, to możesz w stanie zrobić agregat wszechświat, który ma w sobie tak zwany ośmiotysięcznik, tak? Okej. No co mogę powiedzieć? Bo tutaj można jeszcze użyć, oprócz domain driven, można jeszcze użyć podejścia, nie wiem czy kojarzycie, drivery architektoniczne. Bo czasem jak przychodzimy na audyt, pyta się pan dyrektor, bo przejął po kimś projekt, bo podwykonawca jest wątpliwy, czy tam różne są historie. Pyta się, czy to jest dobra architektura? Co mu powiedzieć? Wszystkie wzorce z konferencji z 3 lat użyte, to chyba dobra, tak? CV-driven architecture. Ale wtedy pytam architekta, jakie cele chciałeś osiągnąć przez tą architekturę? Zwykle, a w ogóle jakie cele są do wyboru? W ogóle są jakieś cele? No właśnie, drivery architektoniczne. Mówią mi, dobra, na przykład chciałem zrobić architekturę, która spowoduje, że system szybko powstanie, albo będzie szybko zmienialny, albo będzie utrzymywalny przez słaby zespół, albo będzie szybko działał, a może w niektórych modułach mam taki driver, w innym mam siaki driver, tak? I teraz, jeżeli architektura wspiera te cele, to jest dobra architektura. Wszystkie decyzje, wzorce, techniki, których użył, są do celu, to jest dobre, nie są do celu, nie są dobre. I tutaj zaczynam widzieć sobie przy strategicznym modelowaniu, jaki driver, co będzie moim problemem głównym w danym kontekście. I teraz, jeżeli Jarek proponuje, żeby to wszystko zrobić w Uber agregacie, no dobrze, zmierzmy drivery, tak? Poziom emocji w zespole na przykład, smuteczku i takich różnych rzeczy, to też jest ważny driver, bo tracimy ludzi, chcemy ich przyciągnąć. Dużo projektów przechodzi na jakieś nowoczesne języki,
żeby zredukować problem z rekrutacją ludzi, tak? Dasz im nowe zabawki do piaskownicy, to nie będą się zwalniać. Pasjonatów przyciągniesz, którzy po nocach będą pisać kod, bo no kurde, wybrałem ten ezoteryczny język, teraz się okaże, że to był dupy wybór, więc posiedzę po nocach, żeby popchnąć do przodu, żeby nie wyszło, że to był zły wybór. No i różne takie dziwne inne mechanizmy działają, także to już, no co wam będę tłumaczył, dorośli jesteście. Dobrze, więc zakładając, że to jest dobry agregat, to teraz chciałem sobie go użyć. I teraz pokażę kawałek kodu, ale najpierw powiem dlaczego. Bo jest trochę frameworków na świecie do wspierania DDD i CQRS. I tam dużo jest takich podejść, że komenda jest przesyłana wprost do agregatu. Czy agregat ma mi zhandlować komendę. Widzieliście takie podejścia? Super. No i teraz, a co by było, gdybym... Pamiętajcie, że w DDD Evans zasugerował ludzie. Mamy dwa rodzaje logiki. Dziedzinowa, która mówi, jakie jest reguły, i aplikacyjna, która mówi, jaki jest proces. Ja się wtedy pytam twórcę takiego kodu, słuchaj, no bo jeżeli komenda to jest twój endpoint tak naprawdę, znaczy, przepraszam, agregat jest twoim endpointem, komenda leci w agregat i agregat ma logikę biznesową, a co by było, gdybyś miał logikę aplikacyjną? Gdzie będzie trzymana ta logika? Gdzie jest warstwa na logikę aplikacyjną, skoro ty od razu napieprzasz w agregat? No to zróbmy sobie taki front agregat, który będzie takim tak naprawdę dispatcherem, który będzie rozmawiał z innymi agregatami. No dobrze, dobrze, ale agregat z definicji to jest identyfikowalna istota, która ma swój tożsamość, byt biznesowy. A jaki front agregat? To taki serwis aplikacyjny robisz, tak? No bo musi mieć aktora, który będzie sygnały dostawał i to będzie mieć agregat. To się w ogóle kupy nie trzyma, bo się troszkę mylą nam klocki techniczne z klockami biznesowymi. To są dwie różne rzeczy. To, że mam sobie aktora, bo jest takim kokonem, w którym żyje mój kodzik, czy mam AJB starożytne, czy mam Activity w Androidzie, to jest kokon techniczny, który związany z cyklem życia, pamięcią i takimi rzeczami. Nie mieszamy klocków technicznych klockami biznesowymi. Może być, że w klocku technicznym mieszka sobie wiele klocków biznesowych. Tak, tutaj klocki biznesowe sobie wyjmuję na zewnątrz, sobie testuję je osobno, ale one sobie żyją czasem w jakimś klocku tym technicznym, typu jakiś aktor, czy jakiś tam Activity, czy serwis, czy coś takiego. Więc tutaj będzie przykład trochę rozdmuchany po to, żeby pokazać potrzebę istnienia warstwy aplikacyjnej. Dobra, w pseudokodzie umówmy się. Czyli podstawowa zasada debugowania pseudokodu? Nie debuguj pseudokodu. Pseudokodzik. Czyli mamy jakiś sobie serwisik do obsługi zamawiania. Mógłbym to zrobić wzorcem command handler, ale nie chcę, po co mi to. Zwykły serwis. Tworzę sobie zamówienie jako ten szablon. Pamiętacie, mamy te szablony zamówień, że to jest z magazynu na produkcję, na fabrykę czy kupno od konkurencji. To jest jakiś głupi, prymitywny obiekt, który ma swoje ID. No i my dodaj do tego mojego szablonu zamówienia jakąś pozycję. Tak? Do którego zamówienia, jaką pozycję, ile sztuk. No to pobieram sobie ten szablon, żeby zobaczyć w ogóle, co to tam było. I tutaj genialny switch. Tak? Jeżeli to był typ na przykład, że z magazynu to ściągamy, no to patrzymy, kto jest w ogóle właścicielem. To jest tego pojęcia, żeśmy nie analizowali. Właściciel tego zamówienia. To nie musi być klient, to nie musi być płatnik. Zupełnie inne pojęcie domenowe. Pobieram sobie ten item, no i sprawdzę. Jeżeli jest niedostępny, to zasugeruj zamiennik. Widzę, że klient ma pieniądze, coś by chciał kupić, zasugeruję mu zamiennik. Ale to jest logika aplikacyjna. Ta aplikacja jest tak uprzejma, że da ci zamiennik. Ta aplikacja jest tak uprzejma, że ma różne typy tych zamówień. To jest logika aplikacyjna. Nie pchałbym tego w domenę nigdzie. Że agregat item, jak go rezerwuję, rzuca event, ojej, jestem niedostępny. Nie chcę takich rzeczy motać. Dlaczego mój logika biznesowa ma takie rzeczy wiedzieć? Ta aplikacja ma taki feature, że ma sobie te sugestie zamienników. I dlatego ja potrzebuję mieć warstwę aplikacyjną, a nie stukam tymi komendami wprost w agregat. Sposób wyliczenia zamiennika jest biznesowy. Jak się znajduje zamiennik, i to jest biznesowy. Chodzi mi tylko, że na poziomie serwisu aplikacyjnego ja mówię tak. Obiekcie biznesowym, jesteś dostępny? Nie. To drugi obiekcie biznesowy, znajdź mi zamiennik, podmiot. Ale to, że w ogóle są zamienniki, no też w pewnym sensie jest to biznesowe, tak? Czyli tutaj popatrzcie na orkiestrację, czyli aplikacja ma proces biznesowy, tak? Jak nie ma produktu, to niech biznes wyliczy zamiennik. Tak? Czyli to jest
strzał do biznesu, tak? Suggestion service, oglądaliście IT Miotka? Service i QWE, tak. To jest klocek z domeny i tylko aplikacja sobie gada z klockami domenowymi, nie? Ważne, że on odczytuje tylko, nic nie zmienia. I tutaj jest mu ten item, mówię, dobra, item jest tutaj zarezerwowany per owner w jakiejś tam ilości, zapisujemy go, tak? Także tylko taka moja prywatna misja, żeby kurde jednak nad agregatami robić sobie tą warstewkę aplikacyjną, bo ja nie kupuję tego, co Axon na przykład promuje, że agregat jest wejściem do use case'a. No nie wiem, może ja się spotykam tylko z takimi skomplikowanymi przypadkami. Przecież to nie jest skomplikowane, jejku, zamiennik to jest coś strasznego w biznesie? No chyba nie. Dobra, tipsy i triki, gdybyście chcieli to robić w firmie. Jeszcze pytanie, no. Utrzymywałbyś zawsze tą warstwę wejściową, to znaczy nigdy byś nie puszczał komendy od razu do agregatu, żeby wszędzie było jednolicie, czy robił to w tych sytuacjach, w których naprawdę trzeba tam trochę tej leki? Transakcje muszę sobie też zrobić na warstwie aplikacyjnej, jakieś security, takie rzeczy typowo jakby aplikacyjne w ogóle oderwane od biznesu, no gdzieś to muszę zrobić, jeżeli tego nie zrobię, to framework mi to tam narąbie na domenę. A to dużo to kosztuje. No to zależy, jak masz płytką domenę i... To nie robię DDD wtedy w ogóle, jak jest płytka domena. To po prostu to... Dobra, mamy 4 minutki, więc szybko. Tipsy i triki. Gdybyście chcieli to wprowadzać, to notację stopniowo, czyli nie robimy wykładu z kolorów karteczek, tylko po kolei. Najpierw eventy, później komendy. Problemy usuwamy, czyli ładnie piszemy, robimy dużo miejsca, bo ludziom się to będzie wydało skomplikowane. Na stojąco, nie na siedząco, to co mówiłem, oddychamy troszkę lepiej. Rzeczowniki na końcu, to jest mega ważne. Nie skupiam się. Widzieliście, jak się grubo pomyliłem na przykład, że istnieje jakaś rezerwacja. Nie, to jest tylko projekcja. Że jakiś właściciel, że jest jakiś płatnik, te wszystkie rzeczy na końcu, jak odkryję zachowania, a zachowania są tylko krokiem pośrednim do reguł. A jak mam reguły, to wtedy szukam spójności, dopiero na samym końcu mam rzeczowniki. Często nam się myli widok z obiektem biznesowym. Komenda to nie jest interakcja z GUI, bo na przykład być może masz 15 kliknięć w JavaScripty, sobie kompletujesz coś tam i na końcu jest dopiero strzał do serwera, kupuję, rezerwuję, zamawiam czy coś. Że każdy klik w JavaScripty to nie musi być komenda w sensie biznesowym. Tak, tam sobie zbieram jakieś parametry, dopiero strzał, zrobimy coś istotnego. To jest typowa. Event to też nie jest interakcja z GUI-em, że sobie wybrałem z combo boxa, zaznaczyłem. To jest istotna zmiana, coś się zmieniło. Na przykład będzie wyliczono rabat. To nie jest zdarzenie, bo co się zmieniło? Nic. Obliczanie rabatu to jest reguła, jak się nalicza rabaty, że wyliczono, że wygenerowano ofertę. No nie, to jest widok, oferta, tak? To nie jest zdarzenie. To już później sobie z czasem zaczynamy te karteczki zmieniać. Na początku, jeżeli ktoś mi powie, dobra, wyliczono rabat, wygenerowano ofertę, ja to przykleję jako zdarzenie na żółto, a później wymienię to na inny kolor i powiem, że to jest reguła, to jest widok. Żeby tych ludzi od razu tak nie ucinać, że źle zrobiłeś, tak? Zrobiłeś dobrze, tylko ja to ulepszę. I to co mówię, niektórzy wolą narrację i nie zmusimy ich, bo oni będą chcieli usłyszeć. Bo zacząłem wam mówić, jak tam... Te uproszczone artykuły w prasie jakieś tam, że są wzrokowcy, słuchowcy, to jest ściema. Przykładowo, jak się uczysz gotować, to wolisz zobaczyć na YouTubie przepis, czy przeczytać w książce? Niektórzy tak, drudzy tak. I co z tego wnioskuje, że ktoś jest wzrokowcem, słuchowcem? Nie. Bo to, że ktoś czyta, ale może sobie w głowie wyobraża, albo na przykład moja teściowa jak tłumaczy, mówi, no to mieszasz. Tak zgarnia, nie? I ona tak minutę, no i mieszasz. To jest zmuła, nie? Długo opowiada. No jak już wymieszałeś, tak? I pytanie, jaki ona ma w głowie model, czy ona to widzi, to ona czuje to w ciele? Bardzo prosty sposób przetwarzania informacji jest taki, że to jest wielopoziomowe. Dobra, już nie ma czasu, to wyślę wam linka do tego. Teraz tak, na co uważać? Złote mosty, pamiętajcie, żeby się mógł ktoś wycofać z twarzą, zachować twarz, a nie tak jak wy bardzo źle zadajecie pytania. Bardzo... Tak, dlatego, no to jest jakiś bloker w karierze, od razu powiem. Dobra, uwaga na sesji modelowania. To, co pytałeś, taki człowiek, co zawraca ten, człowiek krokodyl. Duża paszcza, małe rączki, nic nie robi, dużo gada. To ja. Trzeba na takich uważać. Inny człowiek, który ma strategię przetrwania w korpo, zwalić na kogoś innego. To też trzeba ich wykryć. Dobra. To jest nieważne, tam jest podsumowanie wszystkiego, ale to już macie to w cache'u.
to, co warto robić, to, co warto robić. W ogóle warto sobie paznokciami wyryć na open space na ścianie to. Nie ma innego wyjścia. Zawsze autorytet zewnętrzny dobrze też działa. Jak znajdujemy błędne decyzje w naszym modelu, to karteczki sobie zbieramy, to Mariusz Gil wymyślił taką technikę, w koszyczku. Wszystkie błędne decyzje, 50 błędnych decyzji w ciągu dnia mamy. Przychodzi na koniec dnia sponsor projektu i co tu się odwala? Znalazłem 50 błędnych decyzji dzisiaj, a nie za 2 lata, je zobaczysz. I to jest faktura i on wie, za co płaci wtedy. I teraz na koniec dnia zostawię was z jednym pytaniem, bo wszyscy jesteśmy w agile'owych projektach, tak? Nawet jak nie jesteśmy, to jesteśmy. I tam się feedback zbiera, tak? Idziesz po feedback, czy dobrze idziemy. I co, jaki feedback dostajemy? Ładny guzik, dodaj kolumnę w tabelce. Czy zbieracie feedback jakoś inaczej niż poprzez warstwę GUI? No dobrze zrobiłeś, tu miałeś kliknąć, miałeś przejść na taki ekran. Dobrze, to się dobrze wyliczyło, ładna liczba, to z Excela sobie wyliczyłem źródło prawdy, to faktycznie wszystko dobrze. Kiedy się dowiadujemy, że mamy złe zrozumienie domeny? Że słońce krąży wokół Ziemi. Kiedy się dowiadujemy? Nie, jemu działa. Przepraszam, właśnie, że Ziemia. Nie, poleczeć będą. Dokładnie, dowiadam się po 2 latach, jak pojawią się pewne zmiany i się okazuje, że nasz model był bez sensu. A dlaczego się tego nie dowiadujemy, jak dostajemy feedback? Bo nie gadamy o modelu, tylko o jakimś GUI. Tak? I takie GUI jest fajne, żebyś powiedział, no podoba się albo się nie podoba, ale czy to przejdzie crash testy, to nie wiadomo. Tak? Więc z tym was zostawię. Kiedy tak naprawdę dostajecie feedback o tym, czy macie dobre zrozumienie? Bo jeżeli gadamy sobie o GUI, a nie o modelu pod spodem, to tak możemy żyć w paranoi radośnie. Dzięki za uwagę.